Pytasz, czy mi jest jej trochę żal? Tak, mi jest jej trochę żal. Manipulacja ludźmi to dzisiaj w Polsce chleb poprzedniej. Ja Ale ja się najpierw. sam zastanawiałem, czy w ogóle czy my tego wywiadu chcemy i potrzebujemy. Quick fight uważam za nadę. ja bym tam nie poszedł. Ale jak ktoś chce, niech sobie idzie. Kanał Zero nie ma ani jednej współpracy z żadną spółką skarbu państwa. Znowu powiem to samo, mnie tego nie przekonasz. Czy gdybyś miał taką możliwość, to przeprowadziłbyś wywiad z Putinem? Oczywiście, że tak. Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu z a dziś razem z nami Krzysztof Stanowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jak Cię powinniśmy zaanonsować, Krzysztofie? Jak, Jak chcemy? Nie przywiązuję do tego żadnej wagi. Nie mamy tyle czasu, biorąc pod uwagę, ile rzeczy ostatnio robisz, tak mi się wydaje. Chyba jesteś zapracowanym człowiekiem. Może no, no, wystarczy Krzysztof Stanowski. Krzysztof Stanowski? Ja Ale myślę, że... czy gdybyśmy powiedzieli, że youtuber to dalej by Cię to bolało, czy już mniej? Ojej, trochę tak. To znaczy, ja nie chcę, to nie jest nic personalnego. To znaczy, ja uważam, że e, słowo youtuber trochę przynależy do osób, które ściśle wywodzą się z YouTube'a i poza YouTubem w mediach nic nie robiły. Ja uważam, że jestem jednak mimo wszystko bardziej dziennikarzem, który wykorzystuje platformę YouTubeową do mhm. publikacji swoich treści. Czyli dystansujesz się trochę. Ale też nie chciałbym, żeby to brzmiało, że jestem jakimś zadufanym gościem, który... E, Hmm, który uważa się za kogoś więcej niż youtuberzy. Po prostu to jest trochę inny zawód. Mm -hmm. I na tym polega ta różnica. Nie że ja jest inny tu, a lepszy, ktoś tu. tylko. Po prostu inny, inny po mm -hmm. prostu inny. No. Ja nie, nie, czuję, że materiały... nie założę sobie prezerwatywy na głowę. <laughs> to klasyczny przykład YouTubera. Do tak, prawda. Tak. Chociaż ja mam wrażenie, że to jest taki, wiesz, trochę stereotyp, a coraz więcej powstaje treści na platformie, które jednak są sensowniejsze. Z drugiej strony, wiesz, to w jaki sposób ty robisz kanał Zero, w jaki sposób patrzysz na media, to też jest zjutubizowana forma. Wiesz, co chodzi? Dostosowana trochę do innego odbiorcy. No, dostosowana do może nie tyle innego odbiorcy, bo ja uważam, że po prostu na YouTubie nie było treści do e, odbiorcy takiego w wieku 35-45, za dużo. Było dużo treści dla młodszych osób, a jak patrzę na swoje suby, no to e, powyżej 25 roku życia, między 25 a 50, to ja mam 80% mm. e, e, grupy, więc e, e, mało było treści dla osób starszych lub były zamknięte w jakichś tam bańkach. E, YouTuberzy widzę, że idą w poważniejsze rozmowy, starają się robić bardziej dziennikarskie rzeczy i spoko. Jestem za tym, żeby jak będą robić to dobrze, lub jeśli już robią to dobrze, by się określali jako dziennikarze, a nie YouTuberzy. A <laughs> uważasz, że YouTuberzy dobrze poprowadzili Pandora Gate? Jako całą aferę? Tak wiesz, z dziennikarskiego mm. punktu widzenia właśnie, jak już sobie mówimy o tym, no bo to było wiesz, na tym poletku tych twórców, często rozrywkowych, robiących rzeczy dla dzieci, nagle masz temat. Mili. Już to no, nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo źle. W sumie nie analizowałem tego tak, żeby. Wszystko, co teraz powiem, będzie takie powierzchowne i trochę na spontanie wymyślane na potrzeby tego pytania. Na pewno, tak, patrząc z perspektywy czasu, to nic z afery nie zostało. To znaczy, ludzie, którzy. Byli aktywni na YouTubie, dalej są aktywni na YouTubie. E, ludzie, którzy byli w cieniu, jak you, dalej są w cieniu. E, nikt... E, przez chwilę podpieli się pod to politycy, żeby zrobić z tego zamieszanie przed wyborami, ale na sam koniec to mam wrażenie, że tu nikt ukarany nie zostanie i zostało, zostało z tego wielkie nic. E, ale czy to, że zostało z tego wielkie nic, to jest efekt źle wykonanej pracy przez youtuberów, którzy to domaskowali? Też chyba nie. Myślę, że wykonali e, kawał roboty. E, myślę też, że e, nie ma co mówić, że dziennikarze zrobiliby to lepiej. Był jeden dziennikarz, który próbował to zrobić lepiej, a zrobił to gorzej, więc e, jakby. E, koniec końców jestem raczej pełen uznania dla, e, dla chłopaków, którzy się to za, za to zabrali i za sposób, w jaki się zabrali. Może to, co było potem, nie do końca korespondowało z, z pierwotną klesią. Mm. No właśnie, nie czujesz, że to było to. Czyli na przykład ruchy Sylwestra Wardengi to, że on później znowu zaczął współpracować z Boxdellem, albo, wiesz, poszedł prowadzić też programy do Fejmu, czy to nie podcięło trochę skrzydeł, wiesz, potencjałowi, żeby ukarać tych ludzi, albo wykluczyć ich w jakiś sposób, wiesz, z przestrzeni jest to, publicznej? Jestem w skórze e, Sylwestra Wardengi e, nie wiem do końca, jakie są jego e, jakby biznesowe zobowiązania, co on musi robić, czego nie musi, w jakim towarzystwie się dobrze czuje, w jakim źle. E, na pewno było kilka posunięć, które świadczyły o tym, że w tym przejęciu się całą tą oferą było trochę teatru, a nie faktycznego, faktycznej próby. O, już macie nagłówek. Ale <śp> Ta. to będzie wyrwane z kontekstu, jak to zrobicie. To będzie wyrwane z kontekstu. I nigdy nie robią takich rzeczy, Krzysztof, nie przejmuj się. na, okay, na pewno pewno, się tak To nie wydarzy. tak, że mamy dobre pytania pod tytuł i cytat. <śp> to nie tak. Nie, jak <śp> masz już miniaturkę tytułu, to mogę iść. tak. <śp> <śp> no, my, my... <śp> Sylwek. No, myślę, że mógł być bardziej konsekwentny w tym oburzeniu swoim hmm. a że nie był no widocznie uznał, że to też nie była aż taka poważna sprawa, ta dotycząca Boxdela, żeby się na całe życie obrażać. Z drugiej strony, trochę szanuję to nawet bardzo, że był, był taki jego kolega i on mu po prostu dolił, A potem nie miał problemu, żeby stanąć z nim twarzą w twarz. To też jest jakaś umiejętność. Nie każdy potrafi zrobić, żeby. Potem nie chodzić gdzieś bokiem, nie stać pod ścianą, jak tam druga osoba jest na drugim końcu sali. Tak, hmm. tylko umieć pogadać sobie, wytłumaczyć. No ale znowuż to stoi w sprzeczności z tymi zarzutami, które kierował w jego stronę, z tymi słowami, gdzie mówił o braku zaufania, że był okłamywany. Tam nie wiem, czy ty oglądasz podcast chłopaków, jak oni rozmawiali na ten temat, że mu rodził. Pewnie nie. Jakieś urywki, ale to mm. bardziej wiesz, a to na TikToku coś wyskoczyło, a to na Twitterze ktoś coś podał. No oni tam ale już byli w takim klimacie. Za mało, żebym mógł wyciągnąć jakieś wnioski z tego. No oni tam już byli w takim klimacie, że Boxdel mu groził, że tam wiesz, ileś ma milionów na zemstę, że zna jakichś ludzi, że coś tam się złego podzieje. Ja, już z tymi pogróżkami. Różnie bywa, nie? Ale Wardenga na przykład miał taki moment, że on się bał, czy wiesz, ktoś mu nie wpadnie na chatę, że wiesz, no prześwietla jednak ludzi, którzy mają jakieś tam znajomości, ileś pieniędzy. Ty nie miałeś tak, że się bałeś czasami? Jak na przykład, nie wiem, wiesz, robiłeś materiał o Słowiku, czy no nawet teraz, jak wiesz. No, mi to pytanie zadają, no. no. To, czy co? W momencie, gdy już wypuścisz materiał, to już jakby, o czego masz się bać? Najbardziej musisz się bać wtedy, gdy już wiedzą, że masz materiał, już wiedzą, że chcesz wypuścić, ale jeszcze go nie wypuściłeś. No to wtedy faktycznie. Może się trafi jakiś wariat, który chce ci coś zrobić, ale gdy jesteś na świeczniku, gdy e, jesteś osobą rozpoznawalną i ten materiał już wyjdzie, to taka czysta zemsta to jednak byłaby wyłącznie domeną kretyna totalnego. Znaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby inteligentna w miarę osoba e, chciała z czystej zemsty zrobić krzywdę znanemu, bądź co, bądź dziennikarzowi, tylko dlatego właśnie, że a, dowalił mi, no to ja na koniec go zabiję, albo coś. Hmm? To, to, raczej, to, to filmy raczej, tak. No, ale nie, nie masz tego gdzieś tak z tyłu głowy, jak robisz ten materiał? Nie, mam czasami jakieś nieprzyjemne mniej lub bardziej e, sytuacje. Powiedziałem w jednym wywiadzie, że miałem takie e, ze dwa okresy, że miałem ochronę, ale to jakby no, też się tym nie jest tak, że się mega przejmowałem. Po prostu uważałem, e, że dla świętego spokoju też mojej rodziny e, muszę się w pewien sposób zabezpieczyć, ale e, śpię spokojnie, szczerze. Mimo, wszystko, Mimo tak. wszystko. No, Ale to ciekawe. A co to było? Możesz powiedzieć, co, przy jakich sprawach miałeś taki faktycznie... było takie jedno zdarzenie pod moim domem, którego w żaden sposób nie potrafiłem um, zinterpretować. I za cholerę nie wiedziałem, czy to były pogróżki, czy to był przypadek, czy to była jakaś głupota. Tam I... kotka tu zawsze sprawdza. Si tak, tak. Czy ktoś ta, z mikrofonem, jak się okazuje. <laughs> tak. Czyli on ma rolę do odegrania. Zawsze tak, tak, okay. tak, tak, to jest no też. Szczerze mówiąc, nienawidzę kotów. <laughs> no to jak na kogoś to nie nienawidzi, to i tak sobie dobrze poradziłeś. Ile, tak. Tak. Jak, był, jak wcześniej był Szymon z Wojny Idei, to już było ciężej. Już Nie, nie lubił kotów, a to on na, na koniec powiedział dopiero. Tak. Tak się dowiedzieliśmy. A jak kaktus został szybko zrzucony z kolana? Tutaj community nasze bardzo ocenia, jak to zostanie przyjęty. Taka trochę maskotka naszego kanału. Zawsze jak ktokolwiek przychodzi, to przybiega i się ładuje na kolana, nie? Jest test. Więc miałem taką, taką, taką sytuację, że, że kolejnie potrafię zinterpretować, więc na wszelki wypadek zinterpretowałem ją w sposób najgorszy z możliwych, w sensie najbardziej pesymistyczny, żeby być zabezpieczonym. No i potem przez jakiś czas miałem taką ochronę, żeby na wszelki wypadek kogoś przegoniła. Ale nie e, przydała się. Nie przydała się. No to byli takie chłopaki powiedzmy z bardzo wysokiej półki. Pierwszego dnia jak wpadli, to powiedzieli tylko grupa krwi dzieci, grupa krwi żony tutaj wszystko. Ja mówię, ludzie, wy macie... Przeganiać ludzi, a nie mm -hmm. tutaj ratować <y> nam życie. Nie, 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 tutaj wszystkie systemy. Profeska. Ale to tak? fajnie, to dobrze. Ale to, to, to dobrze, że, wiesz, pomimo tego, że masz trudne tematy, mówisz, że no nie, nie dzieją się takie rzeczy realnie, nie że raczej śpisz spokojnie. Tak, znaczy to jest część zawodu. Czy to jest spisane w ten zawód, że czasami e, musisz się czuć niekomfortowo albo mieć z tyłu głowy, że. E, świat nie jest cały różowy, no ale mm. no, jak już sobie to wbijesz do głowy, jesteś w tym zawodzie e, długie, długie lata, no to, e, to zaczyna to po tobie spływać. Miałem kiedyś takie zdarzenie, wiesz, o, jak kiedyś o nim chyba opowiadałem, e, lat temu ze 20 i wtedy faktycznie nie mogłem spać po nocach, e, gdzie, e, gdzie wprost mi powiedziano, że już po mnie i wtedy to potrafiłem zaglądać pod samochód, czy bomby nie ma, wiesz, jakieś takie mm. e, skizy totalne, przecież wiadomo, że nikt mi bomby nie podłożył, bo szkoda bomby na mnie, lepiej by było mi po prostu bejsbolem w łeb dać. <noise> e, natomiast, no, miałem takie różne, e, różne, e, różne dziwne myśli. Koniec końców nic się nie wydarzyło i myślę, że to był też taki moment, który mnie trochę uodpornił na to. Hmm. Mm. Ale wiesz, bo tak się zastanawialiśmy nad tym, trochę zadajemy to pytanie, bo jak oglądaliśmy ten materiał o Karla Pieński, a w zasadzie o jej partnerze e, w większości, to też trochę takie mieliśmy wrażenie, że delikatnie się o nim wypowiadałeś. W sensie, że przedstawiałeś historię jako fakt po fakcie, ale że nie byłeś tak ofensywny w stosunku do jego osoby, tylko trochę zachowywałeś taką wstrzemięźliwość. Szczególnie eee. na przykład na tle materiału Słowiku, gdzie się w ogóle nie hamowałeś i jechałeś do spodu. Tak, ale to są nieporównywalne historie. Tutaj musiałem zachować pewną e, pewne procesowe bezpieczeństwo mhm. z uwagi na to, że masę spraw ten człowiek wygrał i został uniewiniony. Też nie chodzi mhm. o to, żeby kogoś pomawiać, e, że jest jakimś nie wiadomo jakim gangusem, jeśli na sam koniec e, dostaje odszkodowanie za niesłuszny areszt. No musimy mieć jakiś szacunek do, do, do sądów, musimy też mieć zdrowy rozsądek, i gdzieś to wszystko wyważyć. Więc e, pojechanie po bandzie, jak ze Słowikiem wobec człowieka, który e, dostaje odszkodowanie od państwa za niesłuszny areszt, by było co najmniej kontrowersyjne. Więc e, w żaden sposób nie wynikało to ze strachu, tylko z wyważenia proporcji. Hmm. No bo to był taki wątek, że się nad tym zastanawialiśmy i chyba też mieliśmy Dziemsko, podobny wniosek, tak że... i po też ludzie to podrzucali, że wyjątkowo łagodnie jak na skalę oszustw, o których tam ja mówiła, łagodnie. Po ja myślę, że jak na, e, jak na wyroki to bardzo ostro. Mhm. Znaczy może inaczej powiem... no jak, jeżeli patrzysz na wyroki to tak, no ale jeżeli też w materiale pojawia się teza, że być może miał jakieś koneksje, które na te wyroki wpływały. To tutaj ocena, ale to jest gdybanie, oczywiście. To jest tak. Gdybanie. Musimy pływać trochę, nie? Jakby łatwo jest wpaść na kogoś, kto ma 16 zarzutów przybitych i odsiedział tam słusznie 15 mm. lat i powiedzieć, że jest taki i owaki, a trochę trudniej na kogoś, kto nie ma takiej przeszłości. Po prostu czuć było taki rozszał pomiędzy tym, co przedstawiasz, a Twoją oceną tego, i to jest coś takiego, co, ja, co chyba też trafiło. Ja musiałem z przyczyn zawodowych trochę wyważać to, co czytam. To znaczy, przeczytałem coś grubego, no to żeby potem nikt mi nie powiedział, że pomawiam człowieka, muszę powiedzieć hej, 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 ale pamiętajcie, że wyroku tu nie było. Więc hmm, to, to w zasadzie nie miałem wyboru. Gdyby, gdybym tego wszystkiego nie zrobił, no to pewnie bym był ciągany po sądach. Hmm. Ma to sens. A abstrahując od jakby tego dziennikarskiego i prawnego podejścia... No może wyobraź sobie, że to, jesteś, no? że ty jesteś, o nie wiem, 16 masz zarzutów różnorakich i w prasie o tym piszą, wygrałeś proces, ale ktoś nagrywa materiał i czyta tylko te artykuły sprzed wyroku uniewinniającego, mm -hmm. no byłoby to trochę nie fair. Nawet no, bardzo. Tak, to, to, to się dzieje często, niestety, nie? Że jakby to dziennikarstwo. Się dzieje, no, w Polsce, ale ja wolałbym, ruchu... żeby u mnie to się nie działo. Ale to nie jest tak, że ty ogólnie przyjąłeś inną formę w kanale Zero, niż tak jak prowadziłeś tego typu programy wcześniej. Nie, w ogóle. To nie jest, że to zmiana formy, bo to no, pierwszy Absolutnie. taki materiał w tym stylu. Absolutnie. Okej, okay, bo to jeszcze na tym się zastanawialiśmy, czy to może nie jest po prostu inny koncept nie, troszkę w ogóle. na polach. No, można powiedzieć, że, no okej, okay, mogłem o e, samej Karolinie zrobić taki materiał jak e, o Natalii Janoszek, że to kłamstwo, to kłamstwo, to kłamstwo. Tylko to jest poniżej moich zainteresowań. Przecież każdy wie, że to jest kłamstwo. Znaczy, <laughs> bez sensu. Hmm. No. Okej, okay, ale to teraz też takie pytanie, no bo idąc za ciosem. Tam to no, było w, w tej tam, historii. W tamtej historii to było właśnie fajne, że nikt się nie spodziewał, że to wszystko jest kłamstwo. A tutaj. Tomasz mówi, że ludziom, którzy podejrzewali, że to kłamstwo, powiesz, no mieliście rację, to kłamstwo. No to, to widać z daleka. No dobra, ale to przecież jak byłem w kanale tam sportowym i ten program był, to też gadaliśmy tam z Wargą przy okazji hmm. o tym i w sumie odradzaliśmy ci robienie takich materiałów o niej, bo to bez sensu daje tylko fame, a wiadomo, co się z nią dzieje. Hmm. A mimo to i tak tam poleciałeś i nagrywałeś ten materiał. To jak już leciałeś nagrywać ten materiał, to wiedziałeś, że ona ma tak bardą historię, jeżeli chodzi o partnera, czy jechałeś. Tam Trochę wiedziałem, ale nie sądziłem, że go spotkam. A tym bardziej nie sądziłem, że przeganam z nim nie wiem, z 6 godzin czy 7, mm. więc e, tego się nie spodziewałem, e, a szczerze mówiąc leciałem tam, tam także z przyczyn prywatnych. No, chciałem zabrać syna na mecz NBA, chciałem pychać zimą w ciepłe miejsce mm. i przy okazji chciałem, żeby koszta tego wyjazdu zwróciły mi się poprzez nagrany materiał. E, sorry, być może to jest no rozczarowujące dla niektórych, <laughs> ale... No to ludzie tu, że poświęcenie, że poleciał, materiał zrobił, a ty się okazuje, że po prostu wakacje nie. Cynicznie, plus, tak. wykorzystał okazję. Słuchaj, wakacje no. plus. Mój syn na komunie dostał wyjazd na mecz NBA i bardzo chciał, żeby to był mecz w San Francisco. Ja sobie myślę, rany na Globus wystarczy popatrzeć, gdzie jest San Francisco. Zresztą byłem już w San Francisco, nigdy nie byłem w Miami, więc mm. go przekonałem, że Miami jest lepszym pomysłem. I w ogóle obok jest Orlando i pójdziemy do Marcina Gordata i tak dalej, mm. więc prezent mam z głowy, myślę, że młody był zachwycony. Pogoda nie dopasowała, więc te ciepłe wakacje to tak sobie. Natomiast czy się zwróciło? Jakiś na pewnie stopień się zwróciło, może całkowicie, może nie, zobaczymy na sam koniec bilans. A jak ty sobie myślisz o tego typu materiałach, właśnie jakie realizujesz, to co jest celem końcowym w realizacji tego? No bo rozmawialiśmy o Pandorze, że no de facto ona się rozmyła, nic z tego nie wyniknęło, no bo ani tu nikt nie poszedł siedzieć. I gdzieś tam ci ludzie wracają do przestrzeni publicznej, to co jest Twoim celem, kiedy ty nagrywasz materiał taki jak o Caroline i o Krzyśku Porowskim? Głupio to zabrzmi, ale moja własna satysfakcja. Zazwyczaj jak coś robię, to moją główną motywacją jest to, żebym sam uznał to za fajne. I raczej nie przejmuję się tym, czy inni to uznają za fajne. Mhm. Bo, znaczy trochę się przejmuję, ale. Ale zazwyczaj, jak mi coś się podoba, to ludziom też się podoba. To znaczy nie rozgraniczam tego jakoś specjalnie. Rzadko się zdarza materiał, że ja mówię o zajebiście, a wszyscy mówią, po co, to zrobiłeś? To mm. był bez sensu. Więc jak wiem, jak, że mi się coś podoba, to innym też. E, lubię robić rzeczy po prostu. Jestem dziennikarzem od dziecka i gdzieś to we mnie zostało, i mam satysfakcję, jak robię coś dobrego. Okej, okay, czyli jakby tam chodzi stricte o to, żeby dowieść dobry materiał, a niekoniecznie, żeby w jakiś sposób wpłynąć na rzeczywistość i ją zmienić. Nie, bo czasami no niektórzy robią tego typu materiały z poczuciem misji na zasadzie okej, okay, to ja teraz obnażę co tam złego się wydarzyło, po to, żeby na coś wpłynąć, tego typu akcje też miałeś. No właśnie przy okazji słowika, jak tam wiesz, jeździłeś do burmistrza Wielunia, tam jakieś miejsce rozmowy w tym temacie. No tam stricte chodziło o to, żeby takie nie dopuścić, rzeczy. żeby bywają że rzeczy się misyjne. Czasami robisz coś dla misji. No sprawia, że ja się trochę z tego e, leczę. To znaczy, każdy dziennikarz ma taki etap życia, że myśli, że zmieni otaczającą go rzeczywistość i ma takie poczucie sprawczości. To jest bujda, tam na dłuższą metę, to możesz mówiąc krótko. Ale zdarzają się pojedyncze strzały, jak właśnie tamten w przypadku tego Wielunia, czy gdzieś, że faktycznie uda się coś, coś lekko chociaż zmienić. Ale koniec końców to, to się zmieniło. No okej, okay, to, że słowik przestał być celebrytą w Polsce, bo faktycznie już od tamtej pory nie jest tak, że występuje w teledyskach ponownie, że jakieś mm -hmm. tam gale organizuje. Faktycznie ludzie zrozumieli, że jest pewien. Może nie tyle ludzie, bo ludzie to chyba bardziej kumali od, od różnego rodzaju twórców. Twórcy zrozumieli, że jest pewien poziom obciachu, którego nie należy przekraczać, i że są osoby, za którymi jest prawdziwa krzywda i nie można na to machnąć ręką. No to faktycznie raz na jakiś czas są takie materiały, ale zazwyczaj to, to sobie dziennikarze sami dodają, że coś tam mogą albo nie mogą. No właśnie o tym chcieliśmy też pogadać, bo taki mieliśmy wniosek przy Natalii Janoszek, wiesz, gdzie. Bardzo ogromny case, mnóstwo wyświetleń. Ludzie mówią o koniec kariery, zezłomowana. I tak jest takie wrażenie, że też tam się niewiele wydarzyło. No tak, wróciła sobie do telewizji jest w programie. Nie, No tu się nie zgodzę zupełnie. Z nie. Czemu? Zawsze możesz wrócić do telewizji. Pytanie, jako kto wracasz do telewizji, w jakim otoczeniu, za jakie stawki i do jakiego programu. No to uważam, że ona dzisiaj nie jest na poziomie, na jakim była, to nie jest poziom tańca z gwiazdami i twoja twarz brzmi znajomo. Tylko to jest projekt, gdzie jakieś tam albo zupełnie nieznane, albo upadłe osoby taplają się w płocie i ktoś to nagrywa. No numeru, tylko pytanie, który... czy ta kontrowersja, którą wokół niej w ten materiałem stworzyłeś, w dłuższej perspektywie jej nie odda. Czyli że jest ten taki motyw jej, bo zniknęła na jakiś czas, potem wyskoczyła z tym pozwem jeśli... i, i to trochę jest jedynym wrażeniem. Ale, innym ale wrażenie. teraz sytuacja jest jasna. E, to znaczy, jeśli ludzie chcą ją oglądać, wiedząc o niej wszystko. To jest wybór tych ludzi. Mhm. E, każdy ma prawo powiedzieć, zajebiście lubię Natalię Janoszek, e, ponieważ imponuje mi, że zrobiła to, to, to i to, i to, i to. Natomiast e, teraz jest to klarowne, a kiedyś to wszystko e, wynikało z kitu, że ludzie oglądali kogoś innego niż myśleli, że oglądają. Teraz wiedzą, kogo oglądają, więc pod tym względem jest to dużo bardziej uczciwe. Ale nie zgodzę się, że ona jest na takim poziomie, na jakim była wcześniej. Znaczy to nawet nie wiem, czym powiedział że na takim samym poziomie, bo wiadomo, że się dostało medialnie i ten, tylko że kwestia jest taka, że tak jak patrzymy po aferach różnych influencerów, czy tak jak mówiłeś wcześniej o tej pandorze, że są poważne rzeczy, poważne tematy, ale tak trochę czas mija, publika trochę zapomina i tej misyjności, o której mówisz, że no nie masz jej w sobie, tylko nagrywasz, bo lubisz że jednak tak samo tutaj, że to będzie kolejny taki przykład na osobę, która, no tak, przez chwilę miała jakąś dramę, dowiedzieliśmy się o niej coś więcej, a w finale sobie wróciła do telewizji i działa dalej i tyle. No już wróciła do telewizji, działa dalej i tyle. No kamera kamerze nierówna, program programowi nierówny. Może występować o 20 w tvn a może występować o 4.30 i rozkładać tarota, nie? I hmm. też kamera i też nawet być może ta sama stacja, ale to nie jest to samo. Są produkcje prestiżowe i są produkcje nieprestiżowe. Moim zdaniem ona z prestiżowych wypadła. Być może kiedyś wróci, nie wiem. Ale też na pewno co po tamtych programach zostało, no to nie wiem, na jak długo on się utrzymywał, będzie utrzymywał, może już się nie utrzymuje. Ale pewien wstyd wśród pewnej grupy dziennikarzy, a co za tym idzie, pewna chęć, jednak. Żeby ten wstyd się nie powtórzył, I, i chęć weryfikowania pewnych rzeczy i nie podchodzenia aż tak u, u, e, lekką ręką do tematów, które się wygłaszają. No właśnie, bo tam Ty jeszcze jeden cel miałeś. Oprócz tego, żeby ją zdemaskować, to jeszcze chciałeś uderzyć w dziennikarzy i media, które promują takie osoby bez weryfikacji. Tam w sumie dwa były takie dwie pieczenie na jednym oku. A tam też czujesz, że realnie coś się zmieniło? Że gdzieś poszedł jakiś impuls, że nie wiem, no, widzowie może będą bardziej wyczuleni, że trzeba na to uważać. Bo z, z zewnątrz. Tego aż tak bardzo nie widać, nie? Ale może my nie mamy gdzieś jakichś backstage'owych informacji, że gdzieś, wiesz, coś się zmienia. Nie wiem, to pewnie, pewnie czas pokaże, bo jeśli przez następne 10 lat nie będziemy mieli takiego case'u jak ten, no to będziemy mogli powiedzieć, że tak, coś się zmieniło. No nie jest tak łatwo zrobić w konia dziennikarzy, czy też dziennikarzy śniadaniówek po prostu. Ale jeśli za pół roku wyskoczy kolejna taka historia, no to będziecie mogli... Spokojnie powiedzieć, że nic się nie zmieniło. A na jakim etapie jest ta sprawa w sądzie teraz? Bo tam był ten nie pozew, wiem, coś. Mówiąc, nie nie, nie śledzisz tego? W ogóle tego nie śledzę. Bo wszystko idzie do kancelarii. Kancelaria kiedyś mnie pewnie poinformuje, że się dzieje to lub tamto, ale takie rzeczy to się dzieje na zasadzie, że jest jedno pismo na pół roku. Z pisma nic nie wynika, bo trzeba na nie odpowiedzieć, potem znowu mija pół roku albo rok. Więc myślę, że na ogłoszeniu wyroku to mój dziesięcioletni syn to już. Przyjdzie z żoną. I tak nawiązując do tej historii, jak mówiłeś o tego typu przypadkach, czy teraz, czy w przyszłości, no to w sumie do pewnego momentu przypadek Karolina Derpieński był trochę jak tej Natalii Janoszek pod kątem mediów, bo oczywiście na tym etapie, kiedy ty dołączyłeś do sprawy, no to już było wiadomo, jaką ona jest osobą i że ta historia nie ona do końca. Też chyba jest prawdziwa. ona zaczęła troszeczkę tą bombę rozbrajać. Jak wiedziała, że ja tam przylecę i wiedziała, że robię ten materiał, to zaczęła powoli tak. Trochę więcej prawdziwego życia pokazy zaczynała pokazywać, i no, e, było to dość sprytne z jej strony. Tak, e. tylko że wcześniej to rzeczywiście był taki przypadek trochę jak z Natalią Janoszek, że też media podawały, że jakaś tam modelka z Miami i tak dalej to było tak, pompowane. Tylko, followers tak, wów. tak, najbardziej znana i w ogóle, o och, tak. Tylko o ile w przypadku Natalii Janoszek wszyscy myśleli, że tak jest faktycznie, no to tu jednak hmm. od początku były od, wątpliwości. Od początku tak? były wątpliwości hmm. i też te proporcje ludzi, którzy jej wierzą i tych, którzy, którzy jej nie wierzą, no to może to było 50 na 50, ale myślę, że to było 70% kto nie wierzą, może 30, którzy wierzą. E Dla mnie to była od początku przerysowana postać i nie jarało mnie to, że wszystkim powiem, że, że to nieprawda. No, no tak, tylko, tylko dokończę ten jeden wątek, bo ja mam takie wrażenie, że na początku to też tak było, że media to pompowały, robili z nią wywiady i traktowali jej opowieść jako prawdziwą i podawali to dalej. Inni ludzie nawet jak nie słyszeli, to przyjmowali na zasadzie o, to ta znana modelka Wiesz z Majami. Ja, ja sam ją wyśmiałem, e, tak na poważnie, po raz pierwszy, gdy ona coś zaczynała opowiadać o pieniądzach, że ma na sobie 50 tysięcy dolarów i że w Miami to za tyle to by nie wyszła na ulicę, bo się wstydziła. No, by takie... I coś tam powiedziałem na jej temat wtedy, ale potem chwilę później był drugi jej wywiad i powiedziała o przeszczepianiu. P I wtedy zrozumiałem, że dobra, to jest wszystko kit. Mhm. I jakby od tamtej pory to już w ogóle e, śmieszyło mnie, że ktoś ją może brać poważnie, no bo. Tak, ale to jest tak, bardzo, jakbyś ty się etap. przebrał teraz, wiesz, ubrał się w koszulkę Legii Warszawa i byś powiedział, że grasz w Legii, no jakby no mogę tylko... powiedzieć ludziom ich wcale nie, ale uznawałbym, że ludzie wiedzą, że nie grasz. Tak, w Legii. tylko ten etap, o którym mówisz, to już jest bardzo późny etap z mojej perspektywy, mm. jeśli chodzi o ich historię, bo pamiętam jeszcze jak sam nagrywałem różne rzeczy i weryfikowałem jej konto na Instagramie i tak dalej, i tam były te um, jakieś układki z Playboya, tak, które miały konkretny kod i który nie pasował w ogóle do tej układki, takie układki nie było i tak dalej, wrzucałem to w odcinku newsowym. I no już wtedy dla mnie to było oczywiste, że to Spoko, jest fake. Ja takiego tak nie śledziłem. No właśnie, i dopiero ten etap, o którym mówisz, to już był trochę po tym, jak to w mediach się rozeszło, że ej, wobec tej osoby są jakieś wątpliwości. Na Więc początku faktycznie dla ludzi to nie było oczywiste. To nie było oczywiste wcale. Ta. I ten moment, którym, o którym ty mówisz, to już był ten moment, kiedy, no tak samo jak mówiłem wtedy w kanale sportowym, to już jest, no, że wiadomo o co z nią chodzi, tak? I że to nie jest jakieś odkrycie, i dlatego odradzaliśmy z wargą, żeby tam lecieć pod kątem jej osoby. No i widzisz, że Ta. faktycznie, gdybyś czysto pod kątem jej osoby poleciał i badał tę sprawę, no to byś miał no co, no taki o, materiał, żebyś klapki kupił i, mhm. i wrócił. I nic ciekawego byś się nie dowiedział. Gdyby tylko o nią chodziło. Mhm. A nie lepiej jest czasami nie nagrywać celowo o tego typu osobach, mając świadomość, że one robią wiesz, takie ruchy, a nie inne, właśnie, żeby te zasięgi zdobyć, tą popularność i że to było od początku obliczone właśnie na to? No to widać, nie? Czy no, ty... to było na to obliczone? Cała jakby to, jak Derpiński się zachowywała w tych wywiadach. Żeby na myślę, koniec że... ja nagrał tego typu materiał? No nie wiem akurat, żebyś ty, ale żeby ogólnie zrobiło się o niej głośno. Nie wiem. E, wiesz co, ja wychodzę z założenia, że jak dostarczę wiedzę, to to, to co z tą wiedzą zrobią e, widzowie, to już jest ich sprawa. E, często ten zarzut pada e, wobec mnie, e, gdy podawane jest nazwisko Jasia Kapeli. Hmm? E, że ja wypromowałem Jasia Kapeli, Kapelę. No, może trochę tak, ale jednak trochę nie. To znaczy... On do mnie przyszedł jednak jako intelektualista. Cokolwiek teraz będzie się uśmiechać pod nosem, znaczy, bez patrzenia na was, wiedziałem, że się uśmiechniełeś. Nie, no, nie, no, Potem, no, potem spojrzałem i zobaczyłem, że się uśmiechnąłeś. No, przychodził jako gościu z krytyki politycznej, który pisał mądre teksty w tej krytyce politycznej. Ja przed programem sobie czytałem jego teksty. Mówię, na pewno umie dobrze pisać, umie logicznie myśleć, nie zgadzam się z poglądami, ale jest to zawodnik wagi ciężkiej poznanym intelektualnym. Hmm. I z takim, takiego taki obraz w głowie miałem do czasu programu. No i on w tym lewicującym środowisku no był w pewien sposób poważany jako głos. Głos nie szura, czy jakiegoś tam wiecie, ulicznego chuligana, tylko kogoś, kto naprawdę ma dużo w głowie. To, że wyszedł na tumana w programie. Że zachowywał się tak, jak się zachowywał, i że ludzie to zobaczyli, że zaczęli się z niego śmiać, no to jest jego wina, nie moja. Natomiast to, że potem ludzie uznali, że chcą go dalej oglądać, ale już w innej formie, to jest ich odpowiedzialność. Ja go nie oglądam, nie oglądam jego walk. Jak ktoś chce, to niech sobie ogląda. Ja trochę go odbrązowiłem, pokazałem, że to jest inna postać niż wcześniej myślano. Nie wiem, czy to jest dla niego taka komfortowa zmiana, że wcześniej był w krytyce politycznej e, kimś znaczącym i że e, generalnie uchodził za człowieka, który walczy mózgiem a nie mięśniami, mm. a teraz musi robić z siebie błazna w klatce. Nie wiem, czy to jest dla niego czy o, o takie życie mu chodziło kiedyś. Jeszcze pytanie na czym komu zależy, nie? No bo patrząc tak czasami na rachunek zysków i strat, i ile kasy wpada na konto, no to na pewno okay. ja się mi kapeli kolem więcej. Jak nie? jest zarzut o promocję, no to ja wam pokazałem, kim jest ten, ten człowiek. Kto się chciał z niego pośmiać, to się pośmiał. Ale jeśli ty, drogi widzu, uznajesz, że chcesz mu płacić pieniądze za oglądanie go dalej, to jest twoja odpowiedzialność, nie moja. A gdybyś wiedział, że on taki jest, jak już po programie wiedziałeś to i tak, byś go zaprosił, czy nie wtedy? Nie, bo ja chciałem zrobić program o opłacie reprograficznej. I chciałem o tym naprawdę rzetelnie rozmawiać, więc. Gdybym wiedział, że tak to się potoczy, to pewnie bym poszukał kogoś. Inaczej. Gdybym wiedział, że on intelektualnie tego programu nie uniesie, to zaprosiłbym kogoś innego. Ale gdybym wiedział, że nie uniesie tego programu tak spektakularnie i że tyle się fajnych, śmiesznych rzeczy wydarzy, to pewnie bym go zaprosił po prostu, mhm. żeby to się wydarzyło. Okej, okay, jeszcze tutaj zakręcę na chwilę tego wątku odnośnie tego materiału. O, o Caroline. No. Bo tak gadaliśmy odnośnie tego Porowskiego, o tym, w jaki sposób się wypowiadałeś i dlaczego, ale tutaj się rodzi takie naturalne pytanie, które też widziałem często w komentarzach, było podbijane, dlaczego oni się w ogóle zgodzili na ten materiał? W sensie ten człowiek, który niby chciał zostać w ukryciu, który ma tak barwną przeszłość, o której tutaj mówisz, sam usiadł z tobą, zaczął rozmawiać, czy to jest jakiś obraz pychy, takiego podejścia, i tak mi nic nie zrobicie, poczucia rzeczywiście takiej niesprawiedliwości. nie wiem, znaczy na pewno występował element, że oni, ten drugi pan, o którym też jest w tym materiale, oni bardzo chcieli mnie poznać. Znaczy, że oni mhm. byli poniekąd fanami moich produkcji i chcieli mnie poznać i ze mną porozmawiać. Myślę, że byli złaknieni trochę kontaktu z rodakami. Zwłaszcza, że ich angielski obu tych panów jest taki bardzo, bardzo średni, więc wydaje mi się, że jak już nie rozmawiają z Polakami, to mało z kim mogą. Mhm. No i przyszli tak raczej na zasadzie, że wiecie, przyjechał do miasta gościu, którego tam patrzę, oglądałem na YouTube, no to pójdę i się z nim spotkam. I chyba o to chodziło, ale też jestem zdziwiony tym faktem. Ale nie, nie, nie czujesz czegoś takiego, czemu on to zrobił, bo to nie jest tak, że on przyszedł, ucisnął Myślę, on... ci rękę, zrobił sobie Myślę, zdjęcie, że... tylko ci opowiadał o szczegółach tych spraw. Myślę, że to jest pytanie, które on sobie sam zadaje teraz. Po co to zrobiłem? Mhm. A mieliście kontakt już po materiale? Czy to z Caroline, czy, czy z Porowskim właśnie? E, z Caroline miałem, tak. I jakie się podobało? W pierwszym wpisie poprosiła mnie, żeby zająć się Kingą Rusin, <grywia> co pokazało, że jej konstrukcja psychiczna jest e, e, zdumiewająca. E, napisała do mnie w stylu: Zajmij się tą Zouzą Rusin, czy coś takiego. E, no, a ja spytałem, czy u niej wszystko ok, i odpisała mi, że no, jest jej smutno, bo e, traumy Krzysztofa zostały wyciągnięte i on musi się tym mierzyć, a chciał o tym zapomnieć. Ale ona tym hmm. wiedziała o tej jego przeszłości, czy nie? Bo to też trochę było takie. Nie wiem. Nie sądzę, żeby wiedziała wszystko. Hmm. Bo to też takie było, w jakiej to ją pozycji stawię, jeżeli by wiedziała to wszystko o tym człowieku, jednak z nim trwała w tej relacji, a co innego, gdyby pójść na rację, że nie wiedziała, choć to jest wątpliwa, no bo no umówmy się, nie? Że... Nie sądzę, bo... by znała wszystkie te szczegóły. Ale naprawdę nie, nie czujesz jakichś takich jego intencji w tym w trakcie tej rozmowy, że gość siedzi, opowiadać o takich szczegółach, wie, że ty robisz materiał, myślę, pozwala człowiek, też Caroline, popisywać. żeby to było i nadal. Chyba roba. lubi popisywać, lubi być barwny. sam jego ubiór jest bardzo barwny mhm. i pod tym względem myślę, że lubi błyszczeć. Ale jednocześnie tak nie do końca, bo nie chce być w tej kamerze, nie. To jest takie. Lubi błyszczeć w środowisku, gdy wie lub podejrzewa lub sądzi, że to nie wypłynie. Ale tu wiedział, że wypłynie. Nie, chyba myślał, że nie. Chyba myślał, że jak będzie dla mnie bardzo miły. I to w pewien sposób nie ujarzmi, że wiesz, że jak zjemy razem trzy razy obiad i za każdym razem mnie poprosi, żeby o nim nic nie było, no to to się było. A prosił? No prosił, żeby o nim nic nie było, tak. Hmm. Więc jak to zrobi, no to faktycznie ja posłucham takiej prośby. Czasami jak ktoś dla siebie bardzo miły, to trudno mu się odmawia. Hmm. No to, to to strasznie się naiwne wydaje w stosunku do takiego człowieka, który takie rzeczy przekminiał które pokazać w materiale, ale no okej, okay, jest też jakaś sfera tej inteligencji na Ja myślę, i na że na wiele osób może relacji. to działać tak zupełnie szczerze, nie? Że to może by... Wie, no to jest prosta zasada zależności, tak? Ktoś jest miły, tu nas zaprasza, rozmawiasz trochę, poznajesz jego perspektywę, myślisz sobie, ej, a może to nie jest tak, jak te media o nim napisały, no to może na wszelki wypadek nie będę o tym wspominał, nie? No, to źle trafnie. Albo przedstawię to inaczej. Czujesz, że to wpłynęło w jakiś sposób na to, jak ty później przedstawiasz jego osobę w filmie? To, że nie. mieliście jakąkolwiek nie, relację? Nie, w ogóle. Nie. Po okay. prostu dowiedziałem się więcej rzeczy, o których bym się pewnie nie dowiedział. Okej, okay, a jeszcze w takim razie mam nadzieję, że już... Nie wiem, czy coś jeszcze będziesz miał, ale takie mam ostatnie pytanie odnośnie tego wątku. E, czy to jest trochę tak, że... Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, ale to, to właśnie mogę skonfrontować, że trochę... Karolinę oszczędzałeś w tym materiale, w sensie, że mam wrażenie, że po tym jak poznałeś jej partnera, lepiej zrozumiałeś jej sytuację, w jakiej się znalazła, i nawet bym zaryzykował, że trochę ci jej było żal w pewnym sensie, i że dlatego tak no, wplotłeś jej wątek, no bo to oni miał być materiał, ale w sumie to nie chciałeś jej tam dojeżdżać, a mogłeś. Może tak, znaczy dojeżdżanie jej byłoby za łatwe, to po pierwsze. E... Zawodowo nie sprawiłoby mi żadnej satysfakcji. E... Po drugie, rzeczywiście uważam, że jest to dziewczyna, która mm, z natury nie jest złą osobą. I ileś tam dziwnych rzeczy wydarzyło się w jej życiu, że trafiła w, jakiś, w jakieś dziwne grono osób, i tak e, z jednej strony myślę, że ona przewartościowuje trochę pieniądze. E, że jej się wydaje, że od, od pieniędzy się wszystko zaczyna, i na pieniądzach się kończy, to jest taki etap w życiu i że ten Rolls-Royce, czy. Jakaś ładna sukienka czy torebka, nabierają u niej większego znaczenia niż nabiorą za 10 lat. Ona po prostu jeszcze nie przeżyła tyle. To jest poniekąd dziecko, tak. E Poznali się, jak ona miała 17 lat. E Oczywiście ona na pewno będzie uważała, że w tamtym momencie była bardzo świadomą osobą dorosłą i podejmującą mega rozważne decyzje. E no, ale tak nie jest. Zresztą powiedziała mi, że jak poleciała do Stanów, to powiedziała mamie, że idzie na paznokcie i poleciała do Stanów, więc <grymianie> to się chyba nie nagrało. Ale od wtedy. tego, że to niepokojące. Tak, <grymianie> ale... To się chyba nie nagrało i, i tego nie mamy w wywiadzie. Ale no tak mi powiedziała. Więc myślę, że ona przewartościowuje rolę pieniądza i bardzo szukała tych pieniędzy i szukała takiego dostatniego życia i szukała kogoś, kto się nią. Zaopiekuje na pewnym poziomie życia, życiowym, jeśli chodzi o standard. Teraz dość trudno jej zrobić krok w tył. Być może ona z tego kiedyś wyrośnie, ale znowu, nie moja rola, żeby wchodzić w te relacje. Jeśli pytasz, czy mi jest jej trochę żal, tak mi jest jej trochę żal. Uważam, że jest tam bardzo samotną osobą. Hmm. No, tak czułem, że, że to wpłynęło na to, jak ją przedstawiałeś, i że właśnie mógłbyś wiele wątków ją dojechać, wypominać jakieś rzeczy, i trochę to robiłeś, że tak o tych followersach kupionych, coś tam. Tak próbowałeś się podgleić, ale miałem takie wrażenie, że jakoś satysfakcji ale... nawet z tego nie masz za bardzo. Tylko no, tak, no, tak dla no nie zasady. Nie mam satysfakcji z tego, że powiem. Karolinie Derpieńskiej, że kupiła followersów, i, a ona mi powie, że nie kupiła. A ja jej powiem, że niemożliwe, że miała ich więcej niż Penelope Cruz. No, jakby <śm> nie <śm> mam z tego satysfakcji, bo wydaje mi się, że to, to jest zbyt łatwe. To jest otwieranie otwartych drzwi, no. Hmm. No, tak jest. Ja researchowo mam pytanie, bo zastanawiam się, jak wiele z tych rzeczy, tych informacji, które przedstawiałeś. Ryser czujesz sam, a jak bardzo odpowiada za to zespół? Bo e, skąd pytanie? Mam wrażenie, że na kanale zero jest coraz więcej materiałów, które ty na przykład tylko sygnujesz twarzą, a potem robotę wykonuje ktoś inny. Na przykład jak przy Alkomaster, przynajmniej takie było wrażenie, że ty tam zrobiłeś taki wstępik i później już twój zespół prowadził tak, do końca zna ten znaczy, materiał. Z materiałem w zasadzie nie, nie miałem nic wspólnego. E, uznaliśmy, że dogram kontekst tam, żeby. E, że, że dogram wstałem, żeby, żeby tylko nikt nie powiedział. E, żeby rozbroić pewne bomby, które mogłyby potem mm -hmm. wybuchnąć, że ktoś powie, po co to pokazywać, w jakim celu i tak dalej, bla, 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 Więc tam powiedziałem trzy zdania. W tym materiale, to było trochę dziwne, bo w pewnym momencie się trochę wkurzyłem, bo jedna osoba pomagała mi w researchu i ja miałem bardzo dużo rzeczy zrobionych i byłem taki z siebie dumny, bo znajdowałem ty, tyle po prostu tam jakichś zdjęć, plików, zapisków i tak dalej. Miałem tego odgroma i yy, yy, rzuciłem temat osobie, która ubiegała się u nas o, o pracę. Yy, nawet nie powiedziałem o co chodzi. Rzuciłem Krzysztof Porowski po prostu. Mm. Żeby zobaczyć, czy ta osoba umie w research. I dostarczyła mi po prostu tylu rzeczy, że mówię ja jak to jest możliwe. Jak to mm. jest możliwe? Yy, więc to była praca zbiorcza. Yy, Część rzeczy właśnie ta osoba, która, która, która mi pomogła mi dostarczyła. Natomiast też spędziłem masę masę godzin nad, nad tym materiałem. No właśnie to mnie interesowało, bo czasami twórcy wychodzą i tylko twarzują nawet napisany skrypt. Mhm. Nie, że jest cały research nie, team, to który tak przygotowuje... nie. To, to tak się nie dzieje. Hmm? Jeśli widzisz, że ja tylko twarzuję, to to jest jak w przypadku alkomasy, hmm? że widać ewidentnie, że ja tylko się wgrałem na pierwsze tak. 30 sekund. Ale jak coś jest jako mój materiał, to jest mój materiał. A docelowo chciałbyś mieć takie rzeczy zautomatyzowane, żeby wychodzić jako, wiesz, prezenter, czytać? Czy masz sobie ten głód, tą ciekawość, wiesz, tą zajawkę do tego, żeby drążyć i szukać? Naturalnie, to ja naczytam tylko własny materiał, uważam. Hmm? Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj, że ktoś daje mi od A do Z napisany scenariusz i ja po prostu go odczytuję. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego. Moje materiały nabierają jakiegoś tam rozgłosu w internecie i wydaje mi się, że jednak tu chodzi o background czysto dziennikarski, że ja trochę do materiałów, które przygotowuję, podchodzę jak do felietonu w gazecie. Musi być to jakiś, jakby to był felieton złożony z 10 różnych felietonów, musi być co jakiś czas puenta, musi być jakieś mrugnięcie okiem. Więc jak ja sobie to wszystko spisuję na karcie, to wiem, że to jest moje, jest to w moim stylu napisane, potem to Innymi słowami trochę czytam, no bo nie zapamiętuję słowo słowo, ale co do zasady jest to podobne. Jak ktoś nie ma tego przeszkolenia dziennikarskiego, nie ma tej potrzeby płętowania, no to wtedy to jest trochę wydaje mi się, e, trudniejsze, nie chcę powiedzieć gorsze. No tak, plus inne. My, my, myślę, że widzowie mogliby zobaczyć, że jest różnica po prostu w mm -hmm. tych materiałach, nie? Okej. Okay, no to mnie ciekawiło, właśnie, na ile jeszcze sam pracujesz nad takimi rzeczami, biorąc pod uwagę, że no, masz dużo na głowie przy kanale Zero. I właśnie też nas ciekawi jak dużo w sumie, to znaczy na ile ty na przykład kontrolujesz pozostałe materiały albo wiesz sprawdzasz je, kiedy wychodzą czy na przykład każdy film, który wychodzi na kanale Zero, musi przejść przez quality check u ciebie, że wiesz oglądasz, no czy... kogo musi przejść. czy znaczy, wyznaczyliśmy sobie Są takie osobę grono tego. osób, które to sprawdzają i czasami jak mają wątpliwości to do mnie się zgłaszają, żeby je rozwiać, bo nie zawsze jestem w stanie na bieżąco to wszystko oglądać czasami Mamy gotowy materiał zmontowany o 11, ma o 13. Ja mam jakieś serię spotkań, no nie obejrzę tego po prostu, mm. więc, ale ktoś musi. Okej, okay, a na jakiej zasadzie współpracujesz z twórcami? No bo zaangażowałeś w ten projekt ludzi nowych, ludzi, którzy już gdzieś tam działali, ale też dosłownie twórców z YouTube. I na jakiej to jest zasadzie ta współpraca? I tak trochę uderzam pod tym kątem, jak. Ty czułeś się trochę niesprawiedliwie traktowany w kanale sportowym pod kątem swojego wkładu pracy i zwrotu, jaki tam był. Więc jak to wygląda z takimi youtuberami, którzy mają swoje kanały, dobrze sobie radzą sami, a jednak współpracują z tobą? To jak to, jak to działa? Myślę, że dogadaliśmy się na takie stawki, które są dla nich po prostu bardzo atrakcyjne i to jest czysto czysto biznesowa współpraca. Ale to jest jakoś, znaczy, może jednocześnie... to jest być ale to jest jakoś zależne od tego, jaki wynik generują, czy to są jakieś flat fee, czy jak to wygląda. Większość to jest flat fee. Mhm. Czasami jest to jakiś mi mieszany system. Natomiast większość to jest flat fee i też większość tych twórców po prostu chciało uczestniczyć w projekcie, co do którego e, mają duże e, Marzenia, może no, wydaje mi się, że możemy coś zmienić na rynku mediów. Każda z tych osób gdzieś tam mierzy dalej niż tylko te vlogi, które dzisiaj nagrywamy. Okej, okay, bo to też na pewno ma jakieś odniesienie do tych wszystkich kosztów, bo swego czasu tam była głośna informacja, jak mówiłeś, że tam ponad milion koszt utrzymania tego miesięcznie. No będzie ponad milion. No właśnie, no to też tak to wtedy uderzyło w ludzi, a sam start takiego projektu, jakie to są kwoty w ogóle, bo to była kwestia utrzymania, a sam start. Tak naprawdę będę miał to policzone gdzieś za miesiąc, ale myślę, że zamkniemy się w kwocie między 2-3 miliony złotych. Sporo, Sporo. Sporo. Jak Sporo. Nie obawiam się, że to jest jak na kanał na YouTube, mimo wszystko, nadal mega duża inwestycja i czy to nie będzie, wiesz, nieproporcjonalne do tego, ile można na tym zarobić? Nie, bo ja już wiem, ile zarobię. Hmm. I wiedziałem to, zanim wystartowaliśmy. Miałem podpisane wszystkie umowy i. Nie jest w żaden sposób tak, że ja e, przepalam pieniądze, które dopiero mam zamiar zarobić. E, mm -hmm. Ja już wiem, że to jest e, biznes, który będzie tylko rósł. Okej. Okay. A, a jakie to, to, to przeliczałeś to jakoś? E, jakie by musiały być kwoty za AdSense? A? No bo tam wiadomo, umowy sponsorskie to co innego, ale pod kątem AdSense, bo też tam wstawiałeś wyświetlenia. No, wpisałem sobie w planie na poziomie pół miliona miesięcznie. Mm -hmm. e, ale już wiem, że to było zbyt defensywne, no bo w pierwszym miesiącu. E, Dzisiaj jest 20, tak? Czyli Asens jest zliczony do 18. No to teraz mamy. Eee... Tam po paru dniach mieliście chyba ze 130 tysięcy już, nie? Tak, tylko to W pierwszych 18 stało. dniach, ale tak naprawdę 1 lutego to, to był tylko wieczorny program. O 20 więc mało, eee, mamy 489 tysięcy, czyli tak naprawdę cały cały, cały plan eee, mamy zrobiony. Eee, jeśli chodzi o, o tą e, warstwę e, przychodową. W czym luty jest najgorszy, jeśli chodzi o stawki? No tak, bo już może być tylko lepiej. <laughs> chodzi powinno o być tylko lepiej. Nie mamy tego, tego historycznego, który zawsze gdzieś tam z niego coś kapie, więc i jest to pierwszy miesiąc działalności. Więc... No szczególnie, że takie programy też mogą w czasie oddawać, bo te niektóre treści no tak, mówię, są o uniwersalne. Tym nie? Jest... No właśnie tak. historycznym tak. tak że one mogą też oddawać. Ze sobą. Więc powinno być tylko lepiej. a przynajmniej nie powinno być gorzej. Gdzieś tu zbyt defensywnie założyłem przychody z YouTube'a. Ale dobrze, bo ja wolę założyć zbyt defensywnie. I mimo, że zakładam defensywnie, to i tak wiem, że na koniec roku nie poniesiemy tu klęski biznesowej. A poszło lepiej niż się spodziewałeś? Czy to, to jest mniej więcej ta wizja? Czy może liczyłeś na więcej? Na pewno jest to projekt w fazie rozwoju i weryfikacji pewnych rzeczy, i na pewno będziemy szukać nowych pomysłów. Gdzieś chyba po pierwszych dniach zrozumieliśmy, że jest troszeczkę przesyt naszych materiałów, że wypuszczamy ich za dużo, bo mieliśmy początkowo całą romówkę rozpisaną na 4-5 programów dziennie, na między 8 a 10 godzin oglądania, mm. e, ale w momencie, gdy sam się zorientowałem, że nie jestem w stanie tego w żaden sposób sam obejrzeć, mm. e, no, to, no to zrozumiałem, że to jest jakieś lekkie przegięcie i będziemy szukać złotego środka. E, na pewno, na pewno chcemy, chcemy pewne rzeczy usprawnić, ale to wszystko zajmuje czas. No, na razie istniejemy 20 dni, czy tam 19. Bo teraz trochę tak. jest taka klęska u rodzaju, że ludzie mówią, że nie nadążają tego oglądać, że są rzeczy, które ich ciekawią, ale tego wychodzi tak dużo. Ja, mimo że siedzę całe dnie przy kąpie i sporo programów oglądałem, to i tak nie byłbym w stanie tak, obejrzeć ale wszystkiego. Na początku też taki był zamysł, że nie robimy wszystkich materiałów dla wszystkich, tylko jeden się interesuje tym, drugi tamtym i w pewnym momencie ta publika musi się rozejść na swoje, na swoje vlogi, które lubi oglądać. No. A jakbyś miał wskazać najsłabsze ogniwo teraz? Nie, no to w ogóle by było z mojej strony nieetyczne. Dlatego zapytałem. <grym> to tak też. Tak. Ale to dobra, to oprócz tego, że może jest klęska urodzaju, jakiś inny problem, coś nad czym czujesz, że musicie popracować. Dużo osób na realizację zwracało uwagę, szczególnie w pierwszych dniach, w pierwszych materiałach. Problem... A tam chyba dosyć szybko zareagowaliście. Nie? Mieliśmy pewien problem. Znaczy, e... Masę rzeczy zrobiliśmy bez żadnych prób. Gdyby to była normalna telewizja. To my byśmy wystartowali we wrześniu, e, mając to wszystko gotowe w lutym. E, wiesz, poranków mieliśmy prób łącznie z, z godzinę chyba na wszystkie pary. E, studio, jak wystartowaliśmy 1 lutego, to studio 1 lutego rano było skończone. Hmm. Nie mogliśmy e, tych kadrów sprawdzić, nie mogliśmy operatorów e, przyuczyć. E, ale ja wolę ruszyć w taki sposób z marszu niż ciągle przekładać, 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 przekładać. Bo jak, jak jest energia w zespole, to trzeba tę energię natychmiast wykorzystać. Potem to ona siada i to już nie jest to samo. Mm -hmm. Na pewno musimy popracować nad materiałami od redakcji, na, od ludzi, których um, z castingu wybraliśmy. Dużo z tych materiałów póki co nie idzie. Dużo ich powstaje, ale one nie idą e, i też na pewno wystąpi pe, pe, wstąpi pewne zniechęcenie u, u tych dziennikarzy, których pozyskaliśmy i ja mówię, że one nie idą nie dlatego, że ja chcę wam zrobić na złość, tylko nie idą dlatego, że chcę was ochronić, że pierwszy materiał, w którym będziecie twarzować jest ważny i tak. nie chodzi o to, żeby was spalić, żebyście spotkali się z hejtem, a, a chcę was właśnie przed tym obronić, więc jak już coś wyjdzie, to żeby było jakościowe. Na pewno trochę z mojej winy spaliłem Monikę Goździalską na początek, bo Szczerze mówiąc, totalnie zapomniałem o tym wieczornym programie niedzielnym, który ona ma do zrobienia z TD. -e. Mm. Jej chyba głupio było mi przeszkadzać, bo widziała, że jestem ciągle zajęty, w związku z czym po prostu weszli przed kamerę. Ona na nie spontanie. W, na spontanie. Nie wiedzieli, o czym jest ten program, dlaczego oni tam są w ogóle. Jednocześnie nie miała doświadczenia z pracą z uchem. I gdy mówiono jej, że jest telefon, to momentalnie rozłączała poprzedni telefon, dobierała następny. I to zaczęła się taka gonitwa. Dopiero po programie się dowiedziała, że to tak nie musi wyglądać. I następny jej program. E, niedzielę później był już dużo, dużo fajniejszy był w ogóle zajebisty. Hmm. Natomiast pierwszy nie był udany, ale to była moja wina, a nie jej e, wynikająca właśnie z, z zrobienia pewnych rzeczy. Ale to nie było przypadkiem z nią też tak, że no, tam były programy ztedy i ludzie ją no, mocno cisnęli w komentarzach, że, że błąd popełnił, że ona nie pasuje do tego formatu, że jest zbyt jakoś tam atencyjna, że nie wie o czym gada. I pojawiły się te komentarze i ludzie też rzucali w propozycjach i to były naprawdę wysoko łapkowane rzeczy, takie konstruktywne, nie mówię to o jakimś hejcie i wyzywaniu, gdzie ludzie proponowali to, żeby ją może wrzucić do jakiegoś takiego luźniejszego formatu. I ty na początku byłeś trochę w takiej pozycji defensywnej, że no może tego nie do końca robić, że panujesz nad sytuacją, ale w finale pojawił się ten taki luźniejszy format z TD i ludzie nagle stwierdzili, że o tutaj ona idealnie pasuje, rzeczywiście fajna osoba i wszystko, wszyscy super i zadowoleni. Nie, bo jej pierwszy występ to był występ Stade w niedzielę. No tak, i potem nie wrzucaliście nowego formatu? Ten nie. poster, coś tam i te gwiazdy, gwiazdy. Była... Nie, za 22 to, to jest to jakby to, to, ten, to samo To chyba. był ten sam program, tylko w pierwszej, pierwszej, w pierwszym wydaniu był nieprzygotowany graficznie i tak dalej. Ty no ale... tył, tyłówek nie tak. mieliście. U was też na tak. Mazurek Enstanowski, tam się potem ta tęcza tak. pojawiła, tak, tak? Tak, tak, No ja przyznaję, że oglądałem to wyrywkowo, głównie fragmenty związane z tym, jak ludzie jej wypominali różne tam rzeczy. Był, widziałem też moment, jak ty, prób... ty z nią miałeś jakąś poranny program i tam... Jakieś... O, przyszedł, przyszedł Tak, że, przytula, że, przytula, że tam cię przytuliła, bo tam trochę stawałeś w jej obronie i tak dalej. Ludzie fajna też to krytykowali. Fajna dziewczyna, z dobrą energią. Każdy potrzebuje trochę czasu na początek. My żyjemy w takich czasach, że nikt nikomu nie chce dać czasu. Znaczy, wszystko ma być już zajebiste albo takie, jak mi się wydaje, że jest zajebiste. A gusta są bardzo różne i nie da się wszystkim sklepiać. No też hype był bardzo duży na, na kanał Zero, nie? który podsycałeś, kręciłeś, też cała afera z kanałem sportowym, sposób w jaki się rozchodziliście, to też mam wrażenie nadmuchiwało taki balon oczekiwań, że o, stano jak wiedzie, nowa telewizja, tak, no, ale, jeżdżamy z buta, to, to a musi teraz być waszym zdaniem, był za duży hype versus to, co daliśmy, czy za mały, czy akurat? Ja nie jestem obiektywny, bo jestem zwolennikiem dużego hypu. że ja uważam, że lepiej przehypować i nawet niech się ludzie troszkę zawiodą, bo... Czasami oczekiwania rosną do takiego poziomu, że i tak nie jesteś w stanie ich spełnić, mhm. ale to i tak ci generuje wiusa, kręcisz, a potem na bieżąco będziesz ulepszać, nie? Więc ja jestem zwolennikiem tej metody, ale był duży i to myślę na pewno mogło zbudować bardzo dużą presję właśnie na prowadzących i na osobach, które realizowały materiały, no i też... Większość chyba uniosła, ale no na przykład Monika było widać, że stresuje ją to, nie? Że, że ta presja no, znaczy ją trochę mi się trochę też, ona trochę taką jakąś postać tam odgrywała i, i taka była dosyć ofensywna po prostu i chciała tak unieść to, że jestem jaka jestem, jak wam się podoba, to bierzcie, jak nie, to nie. A potem widziałem, że przynajmniej po tych fragmentach, które oglądałem, że trochę tak się stonowała w tym wszystkim, bardziej do ludzi wyszła, bym tak to nazwał, i, i rzeczywiście wtedy, jak się okazało, że przestała tak z pozycji jego top do tego podchodzić, to ludzie też nagle stwierdzili, że nie jest taka zła. Tylko, że to taka. Zaszła trochę wymiana pomiędzy nią a publiką bardziej, takie miałem wrażenie w tych fragmentach. Ja nie masz już racji. No, że to, że nie wiem jak to wygląda od zaplecza, tylko mówię tak z punktu widzenia przed ekranem: to, że trochę tak widać było, że. No tak, no użyję tego słowa, że spokorniała. Mhm. Tak bym powiedział z mojej perspektywy. No. Ale odnośnie tego hajpu, co mówiłeś, to. Mm, myślę, że to. Żeby to obiektywnie ocenić, to trzeba było mieć szerszą skalę, bo na przykład ja jestem w sumie tej grupie docelowej, o której mówisz. Jeżeli chodzi o tego typu treści, ja na przykład miałem przesyt y, kolejnych programów dla, dla dzieciaków, które gdzieś tam się pojawiają na YouTubie i ciężko mi było znaleźć jakieś treści, które by mnie interesowały y, i, i które rzeczywiście bym tam sobie jakoś oglądał. No i tutaj je znajduję, więc ja akurat nie powiedziałbym, że przechajpowałeś, bo dla mnie są rzeczy, które mnie ciekawią. Ale tak szerzej w skali YouTube'a to pewnie co człowiek to opinia, a tym bardziej, że wydaje mi się, że część osób ocenia ten projekt nie tyle przez pryzmat samego projektu, co przez pryzmat tego, jak do ciebie podchodzą. Prywatnie, w sensie jak ciebie oceniają jako postać w sieci. To jest złożone. No, ja, ja uważam, że mamy programy, z których e, naprawdę można być dumnym. Program generała Andrzejczaka i Słomi Rademskiego to jest moim zdaniem program, jakiego na YouTubie nie było. E, I to jest taki poziom e, inteligencji, erudycji, przygotowania do programu, e, wiedzy insiderskiej, e, że jakbym ja był szefem telewizji, to bym tym panom płacił gigantyczne pieniądze, żeby. Wypieli się na Stanowskiego i przyszli do mnie z tym programem. Tylko mm. żadna telewizja nie da w prime dwóch czy trzech godzin e, tym panom, żeby sobie pogadali. Bo wyjdzie z jakichś badań fokusowych, że lepiej się zesrać na stół w tym czasie i to będzie miało lepszą oglądalność. No bo program rozwywkawy kolejny. Hmm. Taki da, czyli no właśnie o tym powiedziałem. Boże. Tak. Mm. E, natomiast to jest program, z jakiego jestem naprawdę dumny. Bo to coś to, to, e, no, można sobie różne wymyślać formaty, ale gdy jesteś. Obok kraju, który jest w stanie wojny, jeśli to jest faktycznie pewne niebezpieczeństwo, które nam grozi. Jeśli ty mówisz ludziom: hej, 31 stycznia najważniejszy żołnierz w Polsce, szef sztabu, przeszedł na emeryturę, ale 1 lutego dzień później zaczyna pracować z tobą, no to rany, to ja jestem z tego dumny. Mm? Jest oglądalność poranków. Jeśli ogląda nas rano, Pierwszy poranek tam ponad 30-35 tysięcy osób. Teraz to się ustabilizowało na między 15 a 25. Dla mnie to jest super w live oglądalność porankowa. Rozmowy wieczorne moim zdaniem będą tylko lepsze. Tylko dostrzegam też, jak, jak jest, jaki jest dzisiaj klimat w ogóle wokół pewnych rozmów. Mam wrażenie, że w dużej mierze zostaliśmy więźniami, mentalnie więźniami tego, do czego YouTube zaczął nas przyzwyczajać. To znaczy, z jednej strony niektórzy mają w głowie wywiady moje z Kapelą, czy z Najmanem, ale takie wywiady były dwa w kanale sportowym, a było setki wywiadów normalnych, ale mają w głowie te dwa najbardziej takie wyraziste. No, bo z, z Gonciarzem. E... Z gąciarzem to nuda była. E... To dla ludzi chyba nie. A to z naszego środowiska. Tak, to może bardziej to, może bardziej to podbiło. Dla mnie tak. to za w ogóle. O o nie dla niego nie to był początek trochę końca jego wizerunku i takiej kariery w internecie, nie? Więc u nas jakby wewnętrznie. No, jak no, to... ale... Kiedyś do mnie poczuć, powiedział, nie mam pretensji, sam to sobie zrobiłem. Mm. <laughs> no e, ale ludzie mają w pamięci Najmana i Kapelę. Jednocześnie żyją w tym środow... żyją w tych czasach fame MMA, MMA, i teraz wywiad nie jest od tego, żeby porozmawiać, tylko ktoś na koniec ma zostać znokautowany. Ktoś kogoś musi pokonać. Wyjaśniony. Tak, musi dojść do po prostu werdyktu. Mhm. I e, oglądam wywiad, w którym chwilę uczestniczyłem Roberta Mazurka e, z przemysłem czarkiem e, I komentarze, ale was zmiażdżył, ale was... I tego jest dużo. dużo. Bardzo dużo komentarzy. E, tylko co to znaczy zmiażdżył? Była żywiołowa dyskusja napędzana przez Roberta pytaniami. Czarnek odpowiadał bardzo E, sensownie można powiedzieć wybronił się z tych pytań, ale w pytaniach nie chodzi o to, żeby kogoś rzucić na podłogę i nim pozamiatać, tylko ma być po prostu interesująco, a druga osoba ma mieć przestrzeń do tego, żeby powiedzieć co myśli. I tu nie ma miejsca na nokaut tak naprawdę. Miejsce na nokaut jest raz w roku, jak naprawdę coś się wydarzy w trakcie tego wywiadu, że no, nie wiadomo jak do tego podejść w ogóle. I... Mazurek ma chyba taki styl prowadzenia, że on się... chce trochę Ludzie trochę są... też mają w pamięci jego Pojedyncze wywiady, o gdzie, narodowych, gdzie miazga z kogoś rzeczy, została. Tak. a to jest RMF, to jest 10 minut, to jest szybki tak. pojazd, nie? A tu, jak robisz wywiad na 2,5 godziny, to rany dajesz drugiej osobie przestrzeń do tego, żeby się wypowiedziała. I nie chodzi o to, żeby ona skończyła na łopatkach, tylko żeby dostała wszel... wszelkie możliwości przekazać swój punkt widzenia. Oczywiście możesz być uszczypliwy, ale w uszczypliwości nie chodzi o to, że Twoja uszczypliwość ma kogoś powalić na glebę. Twoja uszczypliwość ma generować. E, temperaturę rozmowy. Ale to ty nie masz znaczenia, że sam się trochę do tego dołożyłeś e, odnośnie, no bo jeżeli był program. No mówię, dołożyłem się kapelu przynajmniej Tak, bo ale używają... jeżeli robiłeś na przykład dziennikarskie Zero no. i tam też wyjaśniałeś jakieś e, tematy tak dobitnie, nie gryząc się w język i też było. Inaczej. Kwestia jest taka, że Twój wizerunek bardzo mocno się zbudował na tym, że się nie pierdzielisz w tańcu, mówisz co myślisz i jesteś bezpośredni. Więc ludzie też nie, jakby wczuwając się w rolę ludzi, też nie widzę tego, że, że to jest dziwne, że oni oczekują, że przy Twoim projekcie też będą takie mocne opinie, wyraźne jakieś rozmowy i wyraźny wygrany danej dyskusji. Ale myślę, że, o Jezu, mój wywiad z Samuelem Perreira, przy tam było masa moich mocnych opinii, tylko ludzie, się... ludzie chcieli, żeby na koniec go zepchnąć ze schodów. Hmm. E... Ale to na parterze mamy redakcję, jakby nie da się tego zrobić. E... Wydaje mi się, że, jest, że przeszacowane oczekiwania co do nokautowania gości wynik wynikają bardziej z tych, z tych konferencji na patogalach i tak dalej, że jeden drugiemu coś zacznie wyzywać. Moim zdaniem ludzie tego rodzaju rozrywki poszukują, tylko myślą, że dostaną ją wobec innych ludzi, trochę w innym środowisku. No nie dostaną. Wywiad no. jest od tego, żeby posłuchać drugiej strony. Można się z nią nie zgadzać, ale po prostu wysłuchać. Miałem wywiad z Magdaleną Środą, gdzie no wygadywała głupoty, ale ja po prostu ty... jak tego wysłuchiwałem. Gdzie się wypuściłem, żeby wiedziałem, że jak gdzieś rzucę czynętę jakąś tam, to ona za nią pójdzie i powie to, co powie, ale ludzie mogą sami sobie wyrobić opinię. A nie czujesz, że reakcja ludzi to jest trochę konsekwencja tego, że jednak sporo na waszym kanale jest polityki i zapraszania postaci, które wzbudzają silne emocje, więc siłą rzeczy te emocje będą się pojawiać, że tak nie powiedzą za, ost za ostro go pocisnęliście, a ci, co go nie lubią, to powiedzą, o dobra, widać, że go zaprosili, żeby mu zrobić dobry PR i celowo rozmowę poprowadzili tak, a nie inaczej. Zresztą jest y, gdzieś tam w powietrzu, są, są takie zarzuty, że o, pisowska tuba propagandowa, widać, że do Czarnek miał tak wypaść, że on miał wypaść dobrze tak. i celowo to zrobili i teraz, czy przy tego typu projekcie jak kanał Zero, ty byś chciał, żeby takie emocje się pojawiały? No, no bo dając tak dużo polityki, siłą rzeczy je przyciągacie. W emocjach nie ma nic złego, moim zdaniem. Jeśli są tematy, które wywołują emocje, to rolą mediów nie jest je tonować, tylko e, ale też nie nakręcać ponad miarę. Rolą mediów jest po prostu przepytać dobrze. Jeśli ktoś się przy tym przesadnie emocjonuje, no to spoko. E, zarzuty zawsze się będą pojawiać, bo ludzie nie wiedzą w ogóle co z tym zrobić, jak do tego podejść. Jak to jest, że jest miejsce, gdzie każdy może przyjść i sobie powiedzieć dla mnie, jak Donald Tusk powie, że chce mieć w kanale Zero vloga, to mu zapłacę gwiazdorską stawkę i niech ma vloga w kanale Zero i niech raz w tygodniu mówi, że Kaczyński jest zły. Jak Kaczyński powie, że on z kolei chce mieć dzień później na Tuska, to może dostać na Tuska mm -hmm. swojego vloga. Może mieć przedstawiciel każdej partii politycznej vloga u nas. Nie mam przeciwko temu nic wspólnego, gdyż uważam, że my w Polsce przestaliśmy ze sobą rozmawiać i przestaliśmy słuchać wszystkich stron. Dlaczego? to m, dlaczego jest takie oburzenie, że niby czarny kimś pozamiatał? Dlatego, że ludzie żyli sobie w przekonaniu, że to jest debil. E, bo, z ban roku, tak, tak i w ogóle. I, mm. i, bardzo, i włączyli ten wywiad po to, żeby się w tym utwierdzić. A okazało się, że jak się mu da pogadać, no to, że to nie jest debil. Można się z nim nie zgadzać co do poglądów. Można mieć inny inną wizję przyszłości, edukacji i tak dalej, ale no nie jest debilem. No, jakby to chyba się wszyscy zgodzimy, tak? Hmm? Może mieć debilny pogląd jakiś tam, ale nie jest debilem jako człowiek. A nie czujesz, że jednak Bazurek próbował zrobić z niego debila, ale mu się to nie udawało? Tym stelem prowadzenia? jeszcze przecież Dobry z nim rozmawiał pewnie dziesiąty raz w życiu. Hmm. Dobrze wiedział na co sobie może pozwolić, to no, znaczy co, co jego próby przyniosą. Po prostu wywołał Rozmowę, która miała bardzo dobre tempo. On rzucał e, nieprzyjemne jakieś tam wrzutki dawał, a tamten te wrzutki zbijał, i tyle. Mm. E, nie wiem, co miałby w tym wywiadzie być, żeby niektórzy byli zadowoleni, bo też nie można być niewolnikiem komentarzy. To to, jakby to że niektórym się to e, nie podoba, nie oznacza, że e, nie oznacza, że nie podoba się wszystkim. Hmm? No dobra, ale to też trochę chyba tak wygląda, że te oczekiwania mogły też być zbudowane po tych wywiadach Mazurka w RMF, gdzie on ma ten swój krótki przedział czasowy, gdzie może gdzie to zaorać tak, obraz, tak, gdzie to, same jakieś pociski i dominuje swojego gościa i ludzie mieli taki jego obraz My i też teraz... nie każdego to no, ty okay, no, dobra. O, no dostajesz te wywiady, ale... takie gdzie on kogoś, tak, pancz za panczem raz na miesiąc. A wywiady są codziennie. No, okej, okay, ale, no ale też do opinii publicznej wiadomo, że te najmocniejsze rzeczy przenikają no tak, i na tej no. podstawie to on tutaj buduje. I też, też swój na pewno wizerunek. będą wywiady, gdzie dojdzie do ee, innego starcia. Ale może to jest kwestia też formatu, że o ile w RMF-ie w krótkiej formie na on pewno. jest bardzo w ten sposób się sprawdza, jest wygadany i wychodzi na takiego dominującego gościa, w dłuższej formie ludzie trochę wypominają też w komentarzach, że no, to już nie, nie, nie jest to samo w sensie, że już nie wypada tak dobrze, gdy wchodzą w grę jakieś szczegóły, gdzie ci politycy mogą odpowiedzieć, a on nie może ich zagadać w tym momencie. I zaraz, dobra, kończymy, bo lecimy dalej z ramówką. Słuchaj, na pewno chcemy stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie miał przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć długo i treściwie. I Samuel Pereira wypowiadał się długo. Czy jak spiszesz moje pytania, czy moje wszystkie teksty, które padły w czasie tego wywiadu, spiszesz je na papier? I pokażesz komuś, dziennikarzowi, to on uzna, że e, to były łagodne teksty i łagodne pytania. Na pewno tak nie będzie. Jak powiesz, nie, nie powiesz, czego dotyczył i z kim był to wywiad, to ktoś się złapie za głowę, o jezu, ale jak można było być tak niemiłym? E, więc dostał, e, dostał platformę do tego, żeby pokazać, kim jest człowiekiem, i widz mógł sobie wyrobić zdanie. Uważam, że sobie każdy wyrobił zdanie. A odnośnie wywiadu z Mencenem? Bo tam były znowu negatywne opinie, że Mazurek za bardzo się wpierdzielał w słowo, podrzucał takie standardowe tematy i że I nie dał się wypowiedzieć. Zawsze e, minął. To znaczy, on ma bardzo duży elektoret, taki, taką mocną fanbazę, która domaga się spijania słów z jego ust. I o, ci ludzie by chcieli, żeby e, włączyć mikrofon panu Mecenowi, najlepiej wyjść sobie, a on żeby opowiadał o podatkach i o tej e, mrożonej bułce z Masem czoskowym i z watem. I jakby on by to opowiedział i dostał do tego przestrzeń po raz setny, no bo wszyscy byliby zachwyceni, wtedy właśnie na taki program czekaliśmy. Więc Mence, no tyle jest specyficznym przykładem, że on jest, mimo że jest politykiem, to jest idolem dla jakiejś części ludzi, i ci ludzie chcieliby, żeby mu nie przeszkadzać. Tyle. No ale to. Hmm. No nie, wiem, bo tak te komentarze raczej były, że właśnie ludzie oczekiwali trochę tego, o czym ty mówisz, czyli tej przestrzeni do wypowiedzi, a jednocześnie zarzucali Mazurkowi to, czego ty nie chcesz, czyli wchodzenia w zdanie i przerywanie i braku możliwości wypowiedzi, czyli trochę. Ale widziałeś od... ten wiat? E, tak, znaczy, no, trzy czwarte, no tam do samej końcy. No, myślę, że on miał bardzo duży komfort wypowiedzi. Nie widziałem wcześniej tak spokojnego mecena, który tak e... Moim zdaniem bardzo dobrze wypadł w ogóle w tym wywiadzie. Znaczy, nie. tylko ja uważam, że on dobrze wypadł, dlatego że przyjął cwaną tak, znaczy, może nie cwaną, ale tak dobrą taktykę na Mazurka, czyli sam na siebie wyciągał więcej niż Mazurek na niego przygotował. Czyli Mazurek podrzucał jakiś wątek, a Mencen mu jeszcze podrzucał kolejne, dlaczego coś się w Konfederacji nie udało albo w którym miejscu się potknął. I to trochę tak rozbrajało te dyskusje, ale jednocześnie no, no, rzucał Ale jakieś... jest to taka żądza, żeby ta była na planka. We mnie? A, tak. Nie, nie, wręcz nie mówisz o rozbrajaniu dyskusji, że. Sam siebie zlinczował trochę ten Nie, to Mencena. tylko dostrzegam, jak to zrobił i że być może dlatego stąd są takie opinie ludzi. To... I się to dobrze oglądało. Pierwszy raz widziałem Mencena, który mógł się wypowiedzieć bardzo swobodnie, długo, ale jednocześnie był jednak przez dziennikarza ustawiany tematycznie, że mówimy o tym, o tym, o tym, o tym. No znaczy, bo to tak trochę też chciałem, to też miałem później zarzucić ten wątek, ale tak sam odniosłem się do komentarzy, że. Nie można być ich niewolnikiem, ale z drugiej strony wchodzicie w tematy polityczne. Wiadomo, że tutaj raz, że odgrywają rolę ogromne emocje, ale też jest kwestia, wiesz, jakichś troli, kupowanych komentarzy, lajków i tak dalej, które mogą wpływać na ogólny przekaz i odbiór materiału. I czy to jakby masz jakąś taką poprawkę na to, że niektóre materiały mogą być po prostu przez boty opanowane z daną narracją? Może z czarkiem tak było? Prawda jest taka, że Pierwszy raz w życiu teraz jestem tak zajęty, że bardzo mało czytam komentarzy i nie wiem do końca co w nich jest. To znaczy, przegląda pierwsze 20, a potem już dalej nie, ale chociaż zazwyczaj jak że 20, to już mniej więcej następne są podobne, tylko mniej lajkowane, czy coś takiego. W wywiadzie z dudą, gdzie komentarze przeglądałem. No to było tak, że było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, wręcz ogrom pozytywnych komentarzy. Ten wywiad nie pasował głównie myśli dziennikarzom. E, natomiast ludzie pisali, o, pierwszy raz zobaczyłem, że ten gość to w sumie gdyby nie był taki, taki owaki, jeszcze taki, taki i taki, to wtedy mógłbym go polubić, e, że zobaczyli jakoś normalnego człowieka zobaczyli pierwszy raz. E, natomiast bardzo się to nie, nie spodobało tej wierchce medialnej. Mnie interesują kulisy, bo y, tam były dwie kwestie chyba też poruszane w komentarzach przez ludzi, y, które wzbudziły jak, jakieś tam kontrowersje albo pytania. Czyli po pierwsze wasz ubiór, y, a po drugie <grym> a, to najważniejsze, a, a po drugie kwestia poruszanych tematów i pytań. nie? I teraz mnie zaciekawił pewien dualizm w tym, jak ty na to odpowiadałeś, bo. Z jednej strony, jak pytały y, pytania, no, czy nie było jakichś tematów zakazanych, czy to nie był ustawiony wywiad, to powiedzieli, że nie, no, absolutnie pytań się nie dogaduje przy tego typu wywiadach, no i że prezydent nie wiedział, o czym będziemy rozmawiać, nie zdradzamy tematów, ale z drugiej strony, jak was pytali o temat ubioru, to napisaj że nie, no, to jest oczywiste, że się uzgadnia takie rzeczy, kto jak się ubiera. Czyli nie dogadujecie pytań, ale to, jak kto już jest ubrany, tak? Jak wygląda tak, backstage? Dokładnie. no, dostaliśmy najpierw... Y Najpierw to wysłaliśmy naszą ekipę, żeby sprawdziła potencjalne miejscówki, bo my chcieliśmy to nagrywać w studio. Okazało się, że nie jest to możliwe u nas w studiu, żeby to nagrać, że jednak musimy iść do pałacu. To była pierwsza zła wiadomość, bo pierwszy, pie, pierwszą informację dostaliśmy taka, że w studiu jest to możliwe. No i pierwsza, e, pierwsza lokalizacja tego wywiadu, jaka miała być, to była taka biblioteka u prezydenta i to by wyglądało katastrofalnie. Takie stare, meble brązowe książki z tyłu, w ogóle uważam, że nie YouTube'owe. I potem dopiero ostatnia ostatnia lokalizacja, jaką mi tam przysłali, to było to, było to studio e, takie z jakimiś ledami i tak dalej. Hmm. I mówimy, dobra, to wygląda w miarę nowocześnie, w, w miarę pod YouTube. No i potem padło hasło e, ubioru, no i my powiedzieliśmy, że chcemy, żeby to był wywiad na luzie, że nie chcemy. E, I prezydent e, odpowiedział, że że jego ludzie, że tak, że to ma być na luzie i że bez marynarek i tak dalej. No i ja rano, znaczy, było powiedziane, że nie, nie, mamy, być, mamy być tak normalnie ubrani. Co do Roberta to wiedziałem, że założy jakąś koszulę krytyjską, inny, <laughs> innych nie ma. <laughs> Natomiast ja się zastanawiałem i prawda jest taka, że byłem w bardzo dobrej formie w listopadzie i potem pojechałem do tego Miami. I tam z tymi dzieciakami cały czas fryty, burgery, cola amerykańskie jest amerykańskie dobre, tak. i amerykańskie I tam znowu złapałem, nie wiem, 5-6 kilo. No i w dniu tego wywiadu do, do prezydenta, jak szedłem, mówię, dobra, e, to koszule, nie? Jakoś założę, podwinę rękawy. Zakładam pierwszą, usiadłem i to tak się wszystko <grym rozłazi. <grym mówię, nie, no nie może mi się tu <grym> rozłazić. Przecież jak to będzie wyglądać, nie? Jakbym jeszcze guzik mm -hmm. strzelił w prezydenta, nie? Więc mówię, najlepszą opcją będzie jednak jakiś taki... Luźniejszy sweter, tak, no ale w miarę elegancki. Hmm. Ten sweter na żywo jest naprawdę elegancki i miałem spodnie od garnituru i ten sweter taki, tylko w kamerze może nie wyglądał rzeczywiście jakoś mega elegancko. Nie czułem się tam, jakby, jakby to był łopciach. Skoro są takie głosy, że to był łopciach, no to muszę to wziąć na klatę. Widocznie hmm. był. Eee, jest, jest to zupełnie szczegół, jest. Tak. Ja się zastanawiałem, czy jak mówiłeś o tym dogadywaniu ubioru, to czy to nie było tak, że był wymóg, że ok, prezydent jest na ludzie. Ale od was jest oczekiwanie, że nie oczko nie, niżej nie, będziecie, nie, jeżeli nie, chodzi o styl. Nie, Wręcz przeciwnie. To dogadywanie ubioru polega głównie na tym, że nie możesz być bardziej elegancki od prezydenta. No bo właśnie o to, o to zapytałem, tak? Żeby być, że, a, ale na tym samym poziomie możesz być. Może być na tym poziomie albo niżej. Na no, Ale tak, nie okay. możesz być bardziej elegancki od no prezydenta, tak, to nie możesz sens. go zawstydzić. To ma sens. A pytań, jakby faktycznie tego typu rzeczy nie rozmawiacie o tym nie. wcześniej. Okej, okay, a liczyliście się z tym, jak jakby przychodzicie na tego typu nagrania, że jeżeli przegniecie. To nie wiem, ochroniarze powiedzą, dobre, wiecie co, kończymy, bo to idzie w złą stronę, prezydent źle wypada. Łapią kamerę, wyciągają karty, mówią, sorry, przerywamy nie, panowie? No to nie Białoruś przecież, nie? Hmm? nie, nie. Okej, okay, czyli, bo dużo osób też mówiło, że no taka łagodna była ta rozmowa, nie? Też jakby pokazująca. Ja wiem, łagodna. Była to normalna rozmowa. Jak ktoś się przyzwyczaił do Moniki Joleni, która nie daje dokończyć zdania, no to była łagodna. Jeśli ktoś się przyzwyczaił do e, Telewizji Republika, no to nie była tu rozmowa na kolanach. E, no, znaczy ogólnie była to normalna się... rozmowa, gdy, gdzie można porozmawiać z drugim człowiekiem i byś go troszeczkę ciekawym. Tak, ale często mówię, że rozdru... rozmowy z politykami powinny być raczej ostre, do bo oni pięknie kwieciście, mówią i świetnie wypadają, jeżeli wiesz, nie jedziesz z nimi w wywiadach. Myślę, że padło tam e, dużo m, dużo zaczepnych pytań. E, myślę, że problem z tym wywiadem to jest trochę jak wywiad z, problem z wywiadem z Czarkiem, że ludzie, e, którzy są, fanatykami z jednej lub drugiej strony, w tym momencie wiadomo z której, nie akceptują wywiadów, w których ktoś przez nich nielubiany nie kończy na łopatkach. Nie akceptują. Uważają, że to nie powinno się nigdy wydarzyć. Mają takie podejście, niech sobie, niech sobie mają. Dla mnie ten wywiad pokazał głównie nieudolność przez lata TVP, Telewizji Republika i tych wszystkich mediów, które robiły wszystko na kolanach, że nie potrafiły zrobić ani jednej takiej rozmowy. E, po której ludzie by spojrzeli na prezydenta e, z, jak na normalnego człowieka. Hmm. A jak w ogóle doszło do tego wywiadu? Bo to nie wiem, czy jakieś kulisy były tego, co? Zadzwoniliście i się mamy na wywiad, i okej? Okay? Czy jak to wyglądało? <laughs> tak, Robert zadzwonił. E, myślę, że jest taka potrzeba w ogóle wśród wielu polityków, żeby znaleźć e, nowy punkt dotarcia do młodych osób. Przede wszystkim e, politycy też wiedzą, że. W na co mogą w której telewizji liczyć, i że generalnie to na nic. Hmm. E, I jest to dla nich w pewien sposób e, przez nich pożądane. Ale żeby to nie. Na to, też ale to, to dobrze zrozumiałem, że Mazurek tak o sobie zadzwonił i załatwił wywiad z prezydentem? A jaki inaczej miałby to wyglądać? Kto miałby znaczy gość? nie, no tylko tak pytam, że, że jest taka możliwość w ogóle, że takie ma dojścia, tak. znajomości. Nie wiem. Jak ale to wszystkie ma. wywiady tak się ustala, że do kogoś dzwonisz i ktoś mówi, że. Udzieli, albo no tylko, udzieli. że w waszym przypadku to był start nowego kanału i tak, wiesz, no, było to zaskoczenie. Start nowego kanału, ale nie start nowych dziennikarzy. To znaczy, no mam jakiś dorobek zawodowy, Robert ma, ja też jakiś mam. I to nie jest tak, że prezydent poszedł do dwójki youtuberów, którzy odpalają jutro kanał i chcieliby na początek pogadać z prezydentem. No poszedł, mhm. poszedł do kanału, który w dniu startu miał masę subów i mieli przeprowadzić ludzie, którzy są... W miarę znani w tej branży. Ale mimo wszystko to była specyficzna sytuacja i coś nowego, jeżeli no, chodzi o wywiad. ja się sam zastanawiałem, czy w ogóle czy my tego wywiadu chcemy i potrzebujemy. Dzisiaj się bardzo cieszę, że go zrobiliśmy, eee, ale miałem taką myśl, że to może nam zaszkodzić w pewien sposób, że sobie pieczątkę jakoś przybijemy. Oczywiście, jak ktoś jest, przepraszam za wrażenie, pchnięty, no to tą pieczątkę i tak nam przybił, ale to na pchniętych nie ma sposobu. No dobra, ale teraz to... no, już naprawdę mamy tytuł. To poprzednie. To nie Tak, to jest Na Nigdy nie ma sposobu. Tak, <tra ale. No ale widzisz, jednak miałeś gdzieś z tyłu w głowie takie podejście, że może być jakaś łatka. Jednak patrząc na to, jak mocno weszliście w politykę w dalszym działaniu, to, to trochę było na podstawie już tego, że ej, jak już zrobiliśmy wywiad z prezydentem, no to jakby ktoś chciał nam przypiąć łatkę, to teraz już lecimy z kolejnymi tematami, polit politykami i tak dalej, bo już nie, no, nie będzie no że Robert będzie miał raz w tygodniu wywiad z politykiem. I taki był zamysł w Ramówce od początku. E, więc e, potem był, kto był potem? Mencen, tak? No to czemu się zastanawialiście na tym nie, prezydentem? Nie, potem była Żukowska. E, bo wiedzieliśmy, że na start prezydent będzie pewnym obciążeniem wizerunkowym, bo żyjemy w chorym kraju, w którym nie możesz porozmawiać z prezydentem, bo e, ktoś ci zaraz wyjdzie i zacznie machać ręką, że tak nie wolno. No, no tak okej, okay, ale bo wiesz, ja powiem szczerze, że jakoś super... Zrobiłbyś wyjazd z prezydentem? Ech, Tutaj, ja... za tydzień może być. Co byś powiedział? No wiesz, no biznesowo to wiadomo, że to się skleja, nie? Ale w ogóle, czy chciałbyś? Ech, nie. Dlaczego? Ale powiem dlaczego. Bo nie czuję, żebym się nadawał do takiego wywiadu z taką osobą. Okay. No szczerze, absolutnie. A jakbyś miał swój kanał i miał osobę, która by się nadawała do takiego wywiadu, chciałbyś, żeby na twoim kanale... No to tak, Skończył no wtedy tak? biznesowo to bym powiedział, że tak, to się skleja, tak. A tylko biznesowo, czy także pod względem hmm, po prostu dziennikarskim? Nie wiem, czy to... No bo to też sam przyznaję, znaczy nie, bo nie wiem, czy tak przyznałeś, że to nie był jakiś przełomowy materiał i że dla ludzi też to nie było jakieś nie wiadomo co, że okej. Okay. Okej, okay, że to była rozmowa i że też nie, nie jakieś wielkie, wielkie dzieło. Natomiast chciałem nawiązać do tego w sumie tematu, który też się często przewija na Twitterze, szczególnie odnośnie ciebie, powiązań z pisem, bo to w sumie o to zahaczyłeś, tak? że, że żyjemy w takim kraju i ten. I powiem szczerze, że jakoś nie byłem w to mega wkręcony. Pojawiały mi się jakieś obrazki, zdjęcia, pojedyncze doniesienia, ale zacząłem szukać jakichś artykułów na ten temat. I. Mm, tak sobie wypunktowałem jakieś rzeczy, czy które się pojawiały w tych artykułach, czasem jako główne, a czasem wplecione w to wszystko. I tam były jakieś, że debata o CPK udostępniona przez Morawieckiego, wizyta w siedzibie Orlenu, wywiad z Pereiro, Czarkiem, Dudą, PKO BP sponsoruje KTS Weszło, koszulka reprezentacji Niemiec dla Tuska, program w TVP Sport, nagro... laureat nagrody dla Dobra Wspólnego i tutaj to zdjęcie z Dudą, co tam nagrodę otrzymujesz, to też latało. Do tego afery z Mazurkiem i tam Villa Plus w, w tym kontekście. No, i afera z mailami, zarządzanie tematem piłkarskim i, i te rzeczy. Więc powiem szczerze, że jak tak. To może po kolei. Znaczy, Bo właśnie... jak tak to przeczytasz, no to. No winny. To winny. <laughs> nie, nie, nie. Tylko, żeby było jasne, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że doskonale zdaję sobie sprawę, że możesz po kolei odpowiadać na te rzeczy je wyjaśnić. Być może robiłeś to nawet na bieżąco. Tylko bardziej chodzi mi o to, że rzeczywiście, jeżeli do kogoś docierają takie informacje, te nagłówki czy artykuły. To w momencie, gdy ja się tym nie interesowałem, ale zacząłem sobie sprawdzać temat i zobaczyłem, jaki jest tego ogrom, to pomyślałem, kurde, może coś jest na rzeczy, nie? I jeszcze dochodzą jakieś takie kolejne sprawy i skala tego powoduje, że no, nie dziwię się, że część osób no bardzo podejrzliwie patrzy w Twoim kierunku, jeśli chodzi o te powiązania. Manipulacja e, ludźmi to no, dzisiaj w Polsce chleb powszedni i jakby będzie też masa manipulacji e, na mój temat. Natomiast teraz niech. E, jak mówimy, że to miałby być kanał Picowski, no to niech przemówią fakty. Okej, okay, robimy wywiad z prezydentem Dudą. Dzień później mamy materiał człowieka, który czyta z gestów pana Kacy, który czyta z gestów i stwierdza, że Duda kłamał w tym, w tym i w tym momencie. Potem mamy wywiad z Żukowską z lewicy, mamy Mencena. Mamy debatę o CPK, idzie debata o CPK. Morawiecki ją udostępnia, że ogląda. Przyszlusk też oglądał, nie oszukujmy się. Natomiast idzie debata o CPK. Ja dzień później nagrywam komentary, że to jest wielka klęska PiSu w ogóle, ten cały program. Bo wyszło na to, że da się o tym rozmawiać rozsądnie, a to byli tacy nieudacznicy, że przez 10, 10 czy tam przez 8 lat nie potrafili tego zrobić. I że dlatego ludzie nie chcą dzisiaj. CPK, ponieważ wychodzili z założenia, że akurat pis tego nie dowiezie, tylko rozkradnie. Więc taki komentarz się pojawia dzień po tym CPK. Potem jest, musiałbym sprawdzić nasze, nasze programy, co tam było, ale było masa treści, które były dla poprzedniej władzy bardzo niesympatyczne. Jeśli ktoś, mimo to, uważa, że to jest program pisowski, no to powodzenia. Jeśli jest wywiad z Pereiro, ja mówię, że. Ta telewizja była żenująca, że to było zaprzeczenie misji, i tak dalej, no to a ktoś uważa, że mu zrobiłem dobrze. No znowu powiem to samo: Pięknie tego nie przekonasz. I e, największą, największym wyzwaniem jest wbić to sobie do głowy i po prostu robić swoje, bo to jest jedyne wyjście w tej sytuacji. No Wiesz, jak ktoś mi zarzuca, e, dawaj któryś z tych zarzutów, no, którykolwiek. Znaczy no, koszulka reprezentacji Niemiec dla Tuska, no to to był pewnie żart, ale... No to, był, to była kpina z TVP i w programie puszczaliśmy to natarczywe firdeutschland, Deutschland, Für Deutschland eee, i to był kolejny etap naigrywania się z TVP. Natomiast okej, okay, jeśli żart jest niezrozumiany, to widocznie jest słaby. Mam prawo do słabych żartów, na pewno nie było to wymierzone w niemieckość Tuska, bo ja się śmieję z tych zarzutów i śmialiśmy się z TVP, które te zarzuty podnosiło. Okay. No ale to dawa jakiś inny. Dobra, no to te wizyty w siedzibie odlenu, bo to chyba tam stosunkowo no tak, nie dało, pomimo CPK. I, I to z, też zajebista manipulacja. Na Onecie piszą, kto ile razy był u Obajtka i potem e, i potem e, jedno zdanie, że e, w siedzibie odlenu też 9 razy był Krzysztof Stanowski. Już nie piszą u kogo. Już nie piszą, że nie, nie u Obajtka. Ja Obajtka spotkałem raz w życiu faktycznie i było to w siedzibie Orlenu. Mianowicie e, byłem tam w sprawach E, współprac sponsoringowych, które robiliśmy. no Wydawaliśmy dwie gazety. Orły e, na euro i tam gazetę olimpijską e, z Orlenem. No wiadomo, że jak wydajesz wspólnie gazetę i ją dystrybuujesz na Orlenie, e, no to musisz to przegadać. No, nie da się nie przegadać. No, i jak ktoś powie, że przez 8 lat, czy tam przez 4 lata 9 wizyt to jest dużo, czyli raz na pół roku, no nie wiem, czy to jest tak dużo. To w każdym razie kiedyś e, akurat byłem w Orlenie na takich rozmowach i przed ktoś osią mówi tam, Panie Krzysztofie, bo czy pan jeszcze ma chwilę czasu, bo prezes Sobajtek chciałby pana poznać. No ja mówię, no spoko, no to jakby mogę go poznać. I zaprowadzono mnie do, do jego gabinetu. Rozmawialiśmy z 10 minut. W ogóle była to bardzo dziwna rozmowa, bo nie uprzedzono mnie, nie uprzedzono mnie o, o, o pewnym fakcie, zaraz do tego dojdę. Siedzieliśmy, ja byłem ze znajomym, który był ze mną tam wtedy na rozmowach. Był on i ktoś czwarty jakiś Ktoś pewnie z tego poprzedniego pomieszczenia, w którym siedziałem. Ja on w pewnym momencie zrobił coś takiego, że opowiadał jakąś historię i powiedział: i Ja wtedy mówię: Nie, I ja odskoczyłem aż. Odskoczyłem przez kaszonów, co jest? I naprawdę no to strząsnęło. I po chwili zaczął cały czas, i okazało się, że on ma tureta. I miał ten, taki, o. Miał ten atak, o czym ja nie wiedziałem. Spojrzałem na mojego znajomego. I on się niestety uśmiechnął pod nosem i mnie ugotował po prostu. I ja walczyłem przez kolejne 10 minut, żeby nie parsnąć śmiechem, co było bardzo z mojej strony nietaktowne, no bo nie jest to fajna choroba. Nie jest. E... Ale jak cię bierze z zaskoczenia, no to... No to właśnie, da. ktoś mi powiedział, powinien powiedzieć przed wejściem niech pan się nie zdziwi, jak coś się wydarzy, takiego, a nikt tak. mi tego nie powiedział. Więc zostałem wzięty z zaskoczenia. No i potem patrzysz, że wiecie, miota nim jak szatanem, wiesz, a... Ja nie wiem, jak się zachować w ogóle i dopiero potem mi powiedziano tam, o co chodziło, więc to było moje jedyne spotkanie z Danielą Bajtkiem, ale nie przyszedłem wtedy do niego do Orlenu, więc zarzuty, no, wszystko można napisać i przedstawić w takim świetle, żeby... Znaczy ja to się trochę zastanawiam, czy to nie jest tak, że ten świat... Tego sportu, polityki i pieniędzy się przeplata. I że działając gdzieś w tej branży, jako dziennikarz sportowy, prowadząc taki serwis, tak jak mówisz, jakieś podpisując umowy sponsorskie, że to trochę tak jest, że no, kontaktujesz się z tymi ludźmi. Tak, no. tak no, Nie róbmy z dużych firm, które walczą na konkurencyjnym rynku, e, jakichś toksycznych firm, z którymi nie można w ogóle, nie wiem, że nie można komuś lęki podać, kto tam pracuje. To są Potężne firmy, które przynoszą potężne zyski, i wydają pieniądze na marketing w różnych miejscach. No, wydają to na koszulce Wisły Kraków. No i, I co z tego, że są na koszulce Wisły Kraków? Nie mogą, no nie mogą. Są na koszulce Wisły płos Nie mogą, nie mogą. No ale w ostatnim wywiadzie na przykład u Tomka Ćwiękały powiedziałeś, że. No, na ten moment nie chcesz, żeby na przykład Orlen sponsorował jakieś rzeczy w kanale Zero, bo ludzie by tam gadali, bo by były jakieś powiązania i. No, to taki... dostają. Po prostu. A I... no, czemu tym się przejmujesz w takim razie, skoro uważasz, że to bo... osobiście uważasz że to nic złego? Bo mamy tak napakowaną siatkę sponsorską, że tego nie potrzebuję. Czyli mniej chodzi o opinię ludzi, a bardziej o. Jedno z drugim. Jedno z drugim. Jeśli e, masz święty spokój, możesz mieć święty znaczy. Tak go nie masz, ale powiedzmy, możesz mieć trochę większy spokój. I de facto nic ci to nie zmienia. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że kanał Zero nie ma ani jednej współpracy z żadną spółką Skarbu Państwa. Zresztą kanał sportowy też miał znikome jakieś w ogóle. Nie wiem, ile to było? Przychodowo z 1% może czy 3%. Hmm. Więc mam tą bombę rozbrojoną, a to, że pojawią się wariaci, którzy dalej będą próbować rozbrojoną bombę odpalić i będą tam te, próbować te Jezu, wszystkie. E, kabelki ze sobą stykać, licząc na eksplozję, to już nie moja wina. No, ja tylko mówię z tej perspektywy takiej a osoby... A jest jakiś jeszcze zarzut? E, no, PKO, BP sponsoruje KTS, weszło tam też były pytania a dlaczego, a dlaczego akurat was i tak dalej. No to też było. Wiecie, jakie budżety mają przeróżne spółki na, e, na działalność taką pomocową? Przecież on, to, to jest wszędzie wokół was i my robimy akademię, za którą nie pobieramy żadnych. E, Żadnych pieniędzy od dzieciaków. Jedyna darmowa piłkarska akademia w Warszawie, w dwóch lokalizacjach. Do tego organizujemy tym dzieciakom spotkania różnego rodzaju edukacyjne. Te pieniądze nawet nie starczają na w pełni opłacenie wszystkich trenerów, którzy dla nas pracują. A nie pracują ci trenerzy za 10 tysięcy złotych miesięcznie, tylko za normalne stawki. Ja do tej akademii dopłacam z własnych pieniędzy. I co, i to jest taki skandal? Ja nie, nie mam z tego nic mam z tego tylko swe, strefę kosztową. No właśnie, ale to tym bardziej, jeżeli jakby wiesz, przelatujemy po tych zarzutach, mówi, że no nie ma sensu się przejmować komentarzami, to, to jest zastanawiające, że mimo wszystko mówisz dobra, to nie bierzmy tego Orlenu, gdzie mówisz, że no właśnie i tak nie będziesz miał świętego spokoju i tak ludzie będą tego szukać. Ale może, może nie się... myślę, że w pewnym momencie będę miał. Hmm? Ja myślę, że nie, no właśnie dlatego zapytam o tą politykę, że jakby wchodząc jakby wiesz, od razu te nie rozmowy nie, może, z politykami. może mam nadzieję, że jak e... W na wiosnę przyszłego roku będziemy musieli pokazać bilans za rok 2024 i okaże się, ile zarobiliśmy i wszyscy widzą, kto jest naszym sponsorem, to po prostu się odczepią wtedy może, mm. a może nie. No nie czy bo wiesz, tutaj też odnośnie tego takich opinii ludzi i tak dalej, no to pod postem, w którym tłumaczyłeś odnośnie tych wizy, dwadanie, swoją perspektywę, tam też był taki komentarz, gdzie nie znalazłem twojej odpowiedzi i chyba nie była, był bardzo wysoko tam oceniany 2000 polubień czy coś. I to ja uda... przeczytałem w ogóle, że po kartę Witaj chodziłem i ludzie faktycznie w to wierzą. To no miało... tutaj, tutaj były, ten, zacytuję ten komentarz, że to było: pańskie wizyty nie miały znaczenia. Brat pana Mazurka, który sprzedawał willę panu Czarkowi w programie Villa Plus, nie miały znaczenia. Te kordowe dotacje od Lenu w RMF nie miały znaczenia. Ten wywiad z Dudą to też przypadek. Dużo tych nieznaczących przypadków, prawda? I nie widziałem tam Twojej odpowiedzi, a było to bardzo ale, ale wysoko oceniane. Nie odpowiadać za. już nawet nie za siebie. Nawet nie za Roberta Mazurka, tylko za brata Roberta Mazurka, albo za RMF, czyli za jakiś koncert Bauer, tak chyba. Co ja mam z tym wspólnego? Czy ja mam odpowiadać na każdy komentarz, nawet taki, który mnie nie dotyczy? To jest absurd. Znaczy, okej, okay, no to bardziej tu chodzi o powiązania takie wizerunkowe z Mazurkiem, no bo akurat tu no dużo rzeczy razem gdzieś tam prowadzicie. Wydaje no się, że zarzucił wczoraj Czarkowi wydawanie pieniędzy bez sensu w ramach Plus. spadło to pytanie. Znaczy no, tam chyba widz zadał to pytanie, jak dobrze pamiętam, a Mazurek podbił, że też miał na liście odnośnie tych kwestii no do poruszenia. No i pociągnął ten temat. No tak. Biznesową myśli, no? Znaczy myśl, no. No, tak, no tego chciałem po prostu podrzucić, że... Słuchaj, e... Ja mogę o każdym z tych zarzutów, które wyczytałeś, mogę o każdym rozmawiać, bo każdy to jest kapiszon. I oczywiście jak zbierzesz się do kupy i odrzesz kontekstu, to możesz ludziom wmówić, co ci się podoba. No dobra, czyli tak wprost, nie jesteś pisowskim Pionkiem. jesteś pisowskim Pionkiem. No, no znaczy w i sensie, no to wyjaśnione. To nie, można no się czy, Nie, no bardziej w takim sensie, że gdyby coś Żeby kiedyś. Żeby to wyszło, nie był żartem a jednak nim był. A. Ale nie, to bardziej, bardziej chodziło mi o to, że jeżeli gdyby w przyszłości coś takiego wyszło i by się okazało, że jednak byłeś, no to. Jest Ale przynajmniej... co, a w którym momencie byś uznał, że byłem? Nie no, chodzi mi, że po prostu wynik był jakiś temat i okazałoby się, że w którejś rzeczy, z której na przykład tutaj opowiadałeś, wyglądała inaczej, pojawiłyby się na to dowody i wtedy... No A masz co miałby moc... wyglądać inaczej? Która z tych rzeczy? No to się, do, się dowiemy, jak już się okaże, że jest inaczej. Szalony Reporter no tak, no nie cię do miniaturki jako sprzedajnego youtubera o CPK, nie? Ty, w ogóle to jest niezła historia. No, no właśnie o chciałem, chciałem o to zapytać, bo ten... No z Szalonym Reporterem Czekam, to zwykle są dobre no, bo on tam wrzucił tylko ten fragment, w którym... Ty... Ja nawet nie oglądałem tego materiału. Zobaczyłem tylko... Że nim... nie, og nie ogląda materiałów sobie, mm -hmm. żeby było jasno. Y I nie mam na to czasu, ani ochoty. Bo jakby... Y nic z tego nie wynika, że obejrzę materiał na swój temat. Jeśli będzie prawda, to będzie nuda. A jak nieprawda, no to po co mam się... Mm -hmm. y więc czekajcie, gdzie ja go mam? Szanowny reporter jest. No i napisał do mnie tak. Cześć, znalazłeś się na miniaturce totalnie bezsensownie i to przez wzgląd na zły wydźwięk miniaturki, jak i to, że nie ma o tobie słowa w tym filmie. Z tej odpowiedzi jego się w ogóle dowiedziałem, że w tym filmie nic o mnie nie ma. Yy, nie, e, ma, tak. Nie chcę nawet przekazywać ci idiotycznych przyczyn, które to spowodowały, tylko informuję, że w chwili, kiedy zobaczyłem Twój komentarz, usunąłem miniaturkę zarówno z YouTube'a, jak i wpis na X, gdzie również była widoczna. W tej chwili w obu miejscach jest poprawiona miniaturka bez swojego wizerunku. Bardzo przepraszam za wszelkie następstwa, które spowodowała to pomyłka. No, zajebista pomyłka. Jeśli mimo, <grym> e, mimo e, natychmiastowej reakcji będziesz pozostał przy pociągnięciu mnie do konsekwencji prawnych spełniono swoją prośbę, przysłał adres do korespondencji. No hmm. i przysłał tak ten Tak ładnie nawet na koniec. Odpisał ładnie, tak, hmm. natomiast e, nie do końca rozumiem, jak można kogoś przez przypadek stawić taką miniaturkę. No dla kliknięcia. Ale no. Jakby, no mi się wydaje, że to było na zasadzie, no mamy tutaj jeszcze przestrzeń, to wrzuć tam No Wiesz co, dwa zdania się o tobie pojawiły, jak ten rozmówca Tomka Matysiaka, nie pamiętam niestety nazwiska, ale on tam właśnie mówił, o jak to ten dla pieniędzy youtuber wziął tyle pieniędzy odpisu za promocję CPK no i potem właśnie chyba Matysz, reporter szalony, on dodał, że no, a Stanowski też na kanale Zero robił debatę, to zobacz, za to ile mógłby wziąć, a ten rozmówca mówi, no, że no tak, za to mógłby wziąć. I przeszli hmm. dalej, czyli tak na zasadzie, a se zagdybaliśmy, No to no, bak no, do miniatury, sprzedajemy YouTube. A jutro nie? jest, zaczniemy, kiedy to wypuszczacie? No, w mojej perspektywie, jak to mówię, jest jutro debata o rolnictwie, mhm. też ciekawe, czy są na to jakieś budżety. No, no, wiesz, biznesowo musi się spinać. O to też chciałem zapytać, zanim, e, zanim rewo jeszcze pociągną wątek. Czy czujesz, że obecność polityki na kanale zero in plus zadziała, jeżeli chodzi o ogólnie zarobki tego kanału? Czy to może być coś, co odstrasza Jak mogłoby nie sponsor? być polityki na kanale zero, jeśli chcemy robić alternatywę dla klasycznej telewizji? No, polityka jest częścią naszego życia. Pytanie, jaki jest cel taki wiesz, u podstaw kanału zero? Czy to ma. No właśnie, jak, jaką wy macie misję? Jak sobie myślisz o tym? Ja chcę stworzyć taki kanał, jaki sam chciałbym oglądać. Hmm? I to jest najważniejsza misja. A jakbym chciał oglądać jakiś kanał, to nie wyobrażam sobie, żeby w nim w ogóle nie było nic o polityce. Uważam, że tu jest to wyważone. E, Czy jest... nie masz wrażenia, że jest za dużo? Nie masz tego poczucia? Nie mam tego poczucia. E, nie, nie mam. nie mam. Na pewno będzie trochę więcej rozrywki, ale, e, ale, ale jeszcze na to potrzebujemy troszkę czasu. Ale samej polityki uważam, że nie jest za dużo. Ja tutaj chciałem też podbić te wątki. W ogóle jak, jak się skleja, że to jest kanał pisowski, jak jest tam Td, Raczek, Meller, e, Rożek? No jak, jak to w ogóle ludziom wychodzi z tego równania, że to jest kanał znaczy, pisowski? Znaczy zakładam, ja... że to może być, że taka gra pozorów, czyli że specjalnie wrzucasz pewnych ludzi, żeby łatwo odbić piłeczkę, a w finale no przy, prowadzisz pozorów pewien... polega na tym, że specjalnie wrzucam pisowców, a tak naprawdę to jest platformerski kanał, bo są ci inni. Jakby pisowcy byli orani, można by tak powiedzieć, ale nawet wiesz co teraz, jak chyba właśnie ten, Szymon Pękala na Wojnie Idei, on nagrał, wiesz co, materiał o, o tym, że jakby wykryli chińską propagandę w Polsce i pewne portale tam poprześwietlała jakaś agencja, namierzała, namierzyła kilka z nich i to polegało na tym, że miałeś teoretycznie takie lokalne serwisy, jakieś tam Bydgosz 24, TorunTeraz.pl tak? I mieliś wciół takich lokalnych newsów, i na przykład 50 newsów lokalnych, i pomiędzy tym jeden akurat przypadkiem wpasowujący się w linię propagandową Chin, jakby wiesz. To, tego, I że to nie jest zależy. takie agresywne i ordynarne. Tylko tylko mądra delikatne. propaganda zawsze jest taka, żeby można było powiedzieć: nie, no zobaczcie, to przecież nie jest propaganda, bo właśnie jest mądrze robiona. No, TVP ją zapisu <laughs> robiło głupio, no, robiło Ale, najgłupiej, jak się da. Proszę, ja, ja się z tym zgadzam, no. tylko jeśli tak do tego podejdziesz, to nie istnieje żadne medium któremu takiego zarzutu nie możesz postawić, bo zrobi coś obiektywnie i ty powiesz, aha, czyli szykują coś grubszego, a, te, a tym będą się chwalić, żeby przykryć po prostu swój nieobiektywizm. Znaczy, ja uważam, e. że jeżeli to jest jakimś elementem czujności ludzi takiego, wiesz, takiego braku zaufania i trochę patrzenia na palce, no to uważam, że to, to, to jest. To znaczy w ogóle brak zaufania. E. Media po prostu powinny dawać przestrzeń różnym osobom. Te osoby różnie wypadną. Niektórzy wypadną lepiej, niektórzy gorzej, bo będą mieli lepszy dzień, albo są mądrzejsi, albo są głupsi, lepiej przygotowani, gorzej przygotowani. Ale my za zamknęliśmy się w tych swoich bańkach i nam się wydaje, że tak powinno być, że nikt z nikim nie rozmawia i nie dajemy nikomu przestrzeni do rozmowy. Ja rozumiem, że to jest dla niektórych szokiem, ale tak naprawdę to powinno być całkowicie normalne. Znaczy nie, no ja bardziej przez brak zaufania to to, że gdzieś tam bierzesz pod uwagę, że ktoś może mieć jakieś niecne intencje, a szczególnie w internecie, że te intencje mogą się zmieniać i... Czy to nie jest no jednak i... dobrze, że ludzie podważają, Trochę że mają tak, ten zmysł no. krytyczny, Spoko, że nie łapią okej, okay, ale do momentu, gdy nie jesteśmy szurami w tym wszystkim. Hmm. No to wiesz, granica jest cienka, a czasami wiesz, potem ludzie mówią, no to jest szuria, a za rok, dwa, trzy okazuje się... A jednak coś w tym było. No zresztą nie? po tym, jak funkcjonowało TVP, też się nie dziwię, że ludzie są tacy trochę wyczuleni, wyczuleni na, na różne możliwości, medialne rzeczy, które mogłyby się ewentualnie dziać. Nie, no, jak słyszałem, że robię nową telewizję Kaczyńskiego. Mówię, u, duża rzecz. Nigdy no. w życiu nie poznałem Jarosława Kaczyńskiego. No. Ale jakoś jak tym... jeszcze mi nie powiedział, że to jest ta telewizja. Jeszcze nie. Ale jak no. o tym rozmawiamy, widzę już takie zrezygnowanie, zmęczenie tematem trochę u ciebie. Że... To jest głupkowate. Mm. To jest. Y... Po prostu. Tłumaczenie się, że nie jest się wielbłądem, i gdy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie jesteś wielbłądem, bo twoja praca codzienna pokazuje, że nie jesteś wielbłądem, to jest bez sensu. Ale też mam wrażenie na tle różnych, innych tematów, trochę emocjonalnie cię to rusza. Tak bardziej niż inne rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy, że tak uruchamiasz Kurwia się. Trochę, trochę. trochę wracasz do tego, może sam gdzie już. Wkurza. No może tak. Może to nawet ja myślę, że mi nie... ja może mnie skoro w... tak to postrzegacie, to pewnie tak jest. No ja mm. tak na tle rozmowy widzę, że tak jak były wątki, takie że tak odpowiadasz ten, tak tutaj się uruchomiłeś emocjonalnie bardziej i tak i szybciej mówisz, i, i nawet wróciłeś do tego wątku sam okay. w pewnym momencie, więc tak dlatego Przepasz. to odpaliłem. Nie no, no wiesz, <laughs> nie, roz, no dobrze, rozmowa. To tak. się wydarzyło. Ja chciałem jeszcze podbić te wątki odnośnie różnych kontrowersji, jak już przy tym jesteśmy odnośnie kanału Zero. Czyli na przykład temat odnośnie TD, -e, o którym też wspominałeś tutaj kilkukrotnie, bo w momencie, w którym ogłosiłeś z nim współpracę, no to ludzie przypomnieli Teledysk, co prawda sprzed 8 lat, ale mimo wszystko z Malikiem i ze Słowikiem, który też tam występował. No i teraz świeża sprawa, jeszcze z wczoraj no, uczestniczył on w konferencji Cloud MMA, jako prowadzący, prawdopodobnie w takiej roli tam będzie. No, i to są, mam wrażenie, dwie rzeczy, których ty raczej osobiście nie popierasz, a on w tym bierze udział, a jednocześnie razem współpracujecie. No i jak to jest? Ale ja nie popieram masy wypowiedzi czy zachowań, które e, e, robią ludzie ze mną współpracujący. Tylko, że oni mają pełną swobodę. Na tym właśnie się różnimy w kanale Zero, że ja nie mówię ludziom, co mają myśleć, z kim mają rozmawiać, w jaki sposób mają rozmawiać. E, mają totalnie wolną rękę. I oczywiście ja te freak fighty uważam za błazenadę i ja bym tam nie poszedł, ale jak ktoś chce, niech sobie idzie, rany. Natomiast wyciąganie mi hipokryzji, bo Słowik był na zdjęciu, czy tam w teledysku Malika 8 lat temu obok Słowika, czy Tede był mhm. obok Słowika, czy to jest absurd. To Wtedy nie chodzi dzisiaj po Warszawie i nie mówi, że Słowik jest szefem jego organizacji i nie robi z niego króla życia, tylko Ileś tam lat temu wystąpił w jednym teledysku innego artysty obok, e, e, obok Słowika. Myślę, że nie jest z tego dumny. Ale tak myślę. Nie pytałem go o to. Myślę, że nie jest. Ale czy to znaczy, że on, ja już mam nigdy w życiu z nim nie współpracować? No, no Słowika bardzo mocno zwalczałeś w przestrzeni no, publicznej, no, nie? Dlatego no, zwalczałem zwracają na to uwagę. No, no zwalczałem. Zwalczałem promowanie mafii pruszkowskiej. Okej. Okay. Dla mnie cały ten w ogóle, e, cała ta maniera hip-hopowców do e, tego gangsta życia jest śmieszna i trochę nie potrafię jej zakomać. Bliższy jest mi bardziej e, bardziej w tym swoim życiowym wajbie kłebo, który nie udaje gangstera, tylko bardziej opowiada o tym, że jest zakochanym gościem i to mm. jest bardziej mi bliższe. Natomiast e, jeśli oni już to zrobili ileś lat temu, to co? No gdyby dzisiaj Ted do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, e, chciałbym nagrać materiał Albo nagrywam materiał nie tutaj, ale na innym kanale, że słowik jest zajebistym gościem i powinniśmy, i, i powinien być, nie wiem, twarzą czegoś tam, to bym powiedział gościu, no weź się walnij w łeb, no Nie możemy tak działać razem. No, no ale odnośnie free fight'ów to jest świeża sprawa. I... Tak, ale w Free to i mój piłkarz Kosecki walczył. No i co z tego? No jakby jeśli on nie czuje. W tym obciachu, no to jego sprawa. Czy no każdy... w... fajty nie są dla ciebie no, tak istotnym elementem? Nie, no nie, jak no nie by... są, to nie jest to samo. No, okay. to nie jest nawet blisko, nie do, do mafii. Znaczy to może być osobiste podejście, dlatego o to pytam, bo może być. Ale dla ja ciebie... nie staram się moich osobistych e, urazów czy opinii narzucać innym. W sposób taki nachalny, że zrezygnuj albo nie będziemy razem współpracować. Tutaj to dzieci nada by było. No dobra, ale mówisz, że no w przypadku Tedego na przykład to, że on ileś lat temu zrobił coś co, co, co było nie w porządku, albo tobie by nie odpowiadało, no to nie jest powód do tego, żeby z nim nie współpracować. No ale przy Pandorze, jak wy, wiesz, ludzie przypomnieli sobie o tym starym nagraniu Maćka Dąbrowskiego, o tym tam żarcie w tym filmie z dupy do ucha, to bardzo szybko i gwałtownie podjąć decyzję, że odcinam się od tego, w ogóle od całego środowiska youtuberów, nie będę już prowadził programów z Maćkiem. No, tak, bo ta sprawa była wtedy znowu, ona nabrała nowego, nowego życia. Ja powiedziałem, że nie mogę nagrać materiału, o którym wiedziałem, że obejrzy go, nie wiem, z milion czy dwa miliony osób, gdzie mówiłem, uważajcie na treści w internecie, nie, nie pozwalajcie dzieciom oglądać wszystkiego i nie mogę potem nagrać takiego materiału, a dzień później powiedzieć, Hej, siema, tu Stano i Maciek, zapraszamy was na poranek i udawać, że w ogóle nie widzę tamtych komentarzy. No nie, no, ale mogłeś wyjść przed kamerę i powiedzieć: słuchajcie, no Maciek dzisiaj jakby nie robi tego typu żartów, moim zdaniem, ja jest inteligentny, w, w pierwszym e, w pierwszej reakcji byłem niesamowicie zażenowany, tym co zobaczyłem. Ja tego wcześniej nie widziałem. Hmm? Jak ja zobaczyłem ten materiał, to się złapałem za głowę w ogóle, jak można coś takiego nagrać. Mi to do teraz nie przychodzi do. Znaczy nie potrafię sobie tego uzasadnić, jak on mógł stworzyć taki materiał i wiedziałem, że jeśli ja nie zareaguję, to to wróci podwójnie i uderzy jeszcze bardziej. I jakoś tam uderzyło, ale moim zdaniem uderzyłoby jeszcze bardziej, gdyby tej reakcji nie było. Teraz już każdy, kto wchodzi we współpracę sponsorską za mną i tak dalej, wie, że Maciek tam jest i wie, że kiedyś coś takiego zostało nagrane, wie, że my już to wszystko powiedzieliśmy i jest jakby nowe rozdanie pod tym mm -hmm. kątem. Natomiast wtedy to była taka śmierdząca bomba, która by zatruwała w ogóle i wszystkie współpracę i, i cały biznes. Czyli chodziło o aspekt biznesowy generalnie. Jakby, że to, to była biznesowa decyzja, żeby I się otwiera. Biznesowa odciąć od tego. i w tamtym momencie też dla mnie w tamtym momencie też dla mnie wynikająca z takiego czystego No mhm. Ale jak wchodziłeś z nim we współpracę, to wiedziałeś, że on ma raczej taki humor i żarty, które rzuca już nie mówię o tym konkretnym, tylko że no, to jest kontrowersyjna osoba. Wiedziałem, że lubi pożartować ze spraw antych. Mhm ale nie sądziłem, że istnieją takie żarty, jakie zobaczyłem potem na tym wideo. No ty się mocno od tego ja To mam cytat, wiesz, odbijam od tych youtuberów, nie chcę mieć nic wspólnego z youtuberami. Tam chyba każdy kiedyś się skompromitował, na każdego można coś wyciągnąć. I ta uwaga, trzeba iść przed siebie, ale w innym towarzystwie jednak bardzo żałuję. I jednak idziesz przed siebie w towarzystwie jego dalej teraz. O to było emocjonalne trochę. E hmm. I jakby patrząc z boku, ktoś może mi zarzucić, że e, hipokryzja i tak, i tak dalej, niespójność, no. tak, tylko inne miałem emocje, powiedzmy, w poniedziałek, jak to nagrałem, a inne miałem w czwartek, jak już tak ze mnie to zeszło, powiedzmy, nie? Tyle. A Maciek, pomyślisz, że ma jakiś żal do ciebie, jak o tym rozmawialiście? No bo trochę... On A chyba u no jak nas ma. Nawet jak powie, że nie ma, to musi mieć, bo gdyby nie miał, to musiałby być jakimś totalnym robotem. On chyba u nas mówił, że on nawet proponował, że to może on też się tam dogra do tego, żeby od razu poleciał... No, ale tylko tego brakowało, żeby jeszcze tam się dograł. No tak, czyli nie. A rozmawialiście potem o tym? No, rozmawialiśmy. No, no i w pierwszej fazie No miał jakiś żal, czy dzisiaj ma dalej, czy go trzyma. Nie wiem, myślę, że trochę tak, ale też nie jakoś znacząco, że jakby jak sobie rozmawiamy, tam się miło rozmawia. No, tam finalnie on chyba też bardzo dużego damage'u nie dostał, ale e, często, no chyba Boxdale o tym mówił, że bardzo często takie duże oświadczenie w momencie, kiedy wybucha afera wokół kogoś, może rozpętać lawinę, nie? Czyli u Boxdella na przykład on potracił mnóstwo współpracy partners swego czasu, to tak naprawdę najba najbardziej pogorszyło sytuację to, że Fame MMA wydało oświadczenie i potem... Pozostałe firmy zobaczyły, oni wydali oświadczenie, to jest poważne. No to ruszyła lawina, i potem wszyscy się praktycznie powycofywali na moment. nie? I czy... Ja też byłem w takiej sytuacji, gdzie oczywiście e, pewnie moi byli współpracownicy mi w to absolutnie nie wierzą. Natomiast e, ja nie chciałem wyrządzić e, spółce kłopotów, wiedząc, że z niej odchodzę. Nie hmm. chciałem odejść z taką łatwo, że na koniec jeszcze wrzuciłem granat, wszystko się rozwaliło, i ja wyszedłem sobie, i się otrzepałem i idę dalej. Chciałem. W... Chciałem raczej chronić ten biznes. Nie udało mi się to finalnie. Mm. Finalnie tam wydarzyły się jakieś odejścia sponsorów. Nie kluczowych, ale, ale jakieś tam się wydarzyły. No, jeden kluczowy. Chociaż uważam, że to akurat był totalnie pretekst, a nie, a nie faktyczny powód, bo miałem informację, że ten pretekst jest poszukiwany. I chciałem odejść nad, tak z czystą kartą. A na wielu poziomach to się nie udało. Hmm. No tak, no wy później intensywne kłótnie między sobą, a jak wyglądają teraz między wami relacje? Bo tam Mati Borek ma wrzucał, że ogląda gdzieś tam ten kanał Zero, gdzieś tam, wiesz, na jakiejś storce. Nie torce mamy mgło. żadnych relacji. Ja tylko mógłbym prosić, żeby troszkę bliżej mikrofon, bo widzę czasami ja sobie, po wykresie. Tak, tak. E, tutaj też zahaczę o to, że też mam taki punkt tutaj spisany, jeżeli chodzi o tematy do rozmowy z tobą, że mam takie wrażenie, że jeżeli jest taka okazja, to dogryzasz kanałowi sportowemu, że czasami. Ja nie, po, nie, nie pozostawiam rzeczy bez odpowiedzi. E, jeśli ktoś mm. e, jest dla mnie miły, to jest taka zasada Zbigniewa-Bońka. Jeśli jestem, ktoś jest dla mnie miły, jestem dwa razy milszy. Jeśli ktoś jest dla mnie niemiły, jestem trzy razy mniej miły. E. Czyli to nie jest wrażenie, tylko. Nie lubię, jak ktoś próbuje coś tam zakłamać moim kosztem. No bo oczywiście była ta twoja wypowiedź odnośnie przystarcia kanału Zero i powiedziałeś, że twoim zdaniem tam kanał sportowy się rozpadł, czy wasza współpraca z Lenuna Borka, no to była jakaś tam jedna z tych wypowiedzi, natomiast jeszcze całkiem niedawno tam Borek udzielił wywiadu, w którym mówił o wynikach kanału sportowego, kanału Zero i że to nie należy porównywać, bo to inna tematyka, inny target. I też w sumie nie musiałeś tego komentować. Tam nawet nie byłeś jakoś super wywołany do tablicy, a jednak się uruchomiłeś na Twitterze nie, i powiedziałeś, bo to że jest po, nie zgadzasz. Pozostawianie takiego e, wrażenia, tworzenie takiej narracji, że e, Stanowski to robił sobie jakieś głupoty na kanale sportowym, my zajmowaliśmy się czystym sportem i teraz wracamy do korzeni i e, powiedzmy, to będzie jakieś nie wiem, bardziej e, bardziej poważne niż to co robiliśmy z nim Podczas to to jest totalna bzdura, bo ja też się sportem zajmowałem w kanale sportowym i moje sportowe stanowisko miało świetne wyniki. Czy masę hate parków czysto sportowych, a jednocześnie oni robią masę rzeczy niezwiązanych ze sportem, tylko po prostu robią je źle i się nie klikają. Dlatego nie lubię, jak ktoś nawet tak podprogowo stara się wywrzeć wrażenie wśród publiki, że ja to jestem ten gościu od flików troszeczkę, a oni robią czysty sportowy content. To jest bzdura. Ale co prawda, na przykład to też na Twitterze dzisiaj latało, że moc futbolu w kanale sportowym zrobiło więcej wyświetleń niż wasz to program. Spoko, nie chodzi o to, żebyśmy robili... Każdy nasz format ma kogoś zaorać, zniszczyć i tak dalej. No, no nie, ale to, że... jednak na tym poletku sportowym, no tam rzeczywiście mimo hype'u, który w tym momencie jest na kanał zero, bo jest duży... Mają no... dobry, ugruntowany program z mocnymi nazwiskami. No trudno, żeby tego nagle nikt nie oglądał. No nikt nie, ale to, że, że robią wyższe wyniki, co nie jest teraz oczywiste, jeżeli chodzi o kanał sportowy, bo notują ogromne spadki, to jest ciekawe, to kombinujesz jeżeli, coś? Szczególnie, jeżeli wypowiadałeś się o nich, że no kanał sportowy to już teraz nie jest dla mnie konkurencja, nie? No bo nie jest. No, całościowo nie, ale czy przy to... tym formacie coś czuję, że w takim razie jest do poprawy coś do zrobienia, zmiana składu, bo ludzie tam różne rzeczy proponowali. Dlaczego jest taki stan nie rzeczy jest... akurat w tym wypadku? Nie, jestem gospodarzem tego programu i niech on sobie będzie. Jak będą w nim zmiany, to będą te zmiany wynikające ze spostrzeżeń gospodarza tego programu, a nie, e, a nie moich. Uważam, że jest to wartościowy program, świeży. E, to, że oni mają swoją stałą publikę, już nie tak dużo, jak kiedyś na mocy futbolu. Spoko. No dziwne by było, jakby nagle wszyscy ludzie się zawinęli i poszli gdzie indziej. Natomiast to, że kanał sportowy nie jest dla mnie konkurencją, to mówiłem z, pod kilkoma względami. Pierwsza rzecz, że nie jest dla mnie konkurencją nie pod względem tematyki, tylko pod względem ogólnie zasięgów. No jestem przekonany, że pod tym względem no, nie ma co nas zestawiać. Tak? Zrobiliśmy, my zrobiliśmy w 19 dni jakieś 40 milionów wyświetleń. Oni zrobili nie wiem ile nowych, te, nie liczą z tego archiwalnego e, YouTube'a, to pewnie zrobili 2-3 miliony, coś takiego, więc e, e, no nie ma tu za bardzo czego porównywać. Uważasz, że chłopaki się podniosą po tym, że oni są w stanie kreatywnie wymyślić takie formaty, dobrze je zrobić, żeby, wiesz, wrócić do tych wyników, które były, albo jeszcze podbić poprzeczkę, powalczyć? Nie wiem. Jak Ale raczej tak, że... czy raczej nie? Nie wiem. Znaczy, bo będzie to, dużo zależało od hate parków po meczach reprezentacji Polski. Bo my to trochę rozpatrywaliśmy pod takim kątem, wiesz, że spadają wyświetlenia, spadają gdzieś tam zarobki, może będzie renegocjacja jakichś kontraktów sponsorskich, więc Permanent, to się wiąże. Nie, nie wypada mi w to wchodzić. Ale nie, nie, tylko... Znam sferę kosztową, wiem jak ciężko jest pewne rzeczy połapać. Nie wypada mi w tą rozmową. Tak, wchodzić. Tak, tylko chodzi bardziej pod takim kątem, że no, to są oczywiste wnioski. Tak? No, to nie trzeba siedzieć w środku, że to co powiedzieć, to co ja powiedziałem. I że tak samo chodzi o samą rentowność projektu, no i jego właścicieli. Czyli, że wiesz, prowadzisz jakiś biznes, który przynosi ci konkretny zarobek, a nagle się to mocno zmienia i czy z twojej perspektywy oni są gotowi na to, żeby na przykład mniej zarabiając dalej to prowadzić, czy prędzej by to rzucili w cholerę i się zajęli czymś to jest tematyka, w której gdybym e, za bardzo się rozwinął, to wyszłoby to bardzo moim zdaniem niefajnie wizerunkowo, a gdybym się nie rozwinął, to by było niefajne wobec wizów, bo musiałbym mówić półsłówkami albo udawać. Dajmy sobie spokój, bo jak chcecie mieć cztery wywiad, to możecie mieć cztery wywiad, ale nie w tym temacie, bo tu musiałbym kluczyć. No dobra. Okay. Ja myślę, że w porządku. No to jest okej. Okay. To jest szczera odpowiedź. Znaczy To nie jest jakiś kluczowy temat, ale po prostu byłem ciekaw, takiej perspektywy oprócz własnych domysłów i takich rzeczy, które można trochę na chłopski rozum wyciągnąć. Mm. Ale okej, okay, no jak nie ma. Ale nie, ciekawe, nie, nie, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, szczególnie mając na względzie te takie szpilki, które podwalasz sobie puszczać. Takie te w filmy, które były. A to jest taka neutralna, dyplomatyczna odpowiedź. Znaczy dyplomatyczna, to nic nie powiedział. No nie, ale w zasadzie to... O, nie, to miał, musiałbym co? powiedzieć Tydyplomatyczny... źle, więc nie powiem nic. No ja tak to czytam trochę. Nie, też nie powiedziałem tego, że musiałbym powiedzieć źle. Po prostu nie wypada mi rozgrzebywać spółki, co do której coś tam wiem, a jest to wiedza tajemna. Okay. Tutaj też był jeden wątek, który w sumie... No to akurat pewnie będziesz mógł się wypowiedzieć na ten temat, bo też trochę powstała taka rozbieżność odnośnie... Tego, w jaki sposób Twoja mama została potraktowana, i, i ty zarzucałeś, że, bo odpowiada za księgowość, tak, w kanale sportowym. No i że mm, ta księgowość, gdzieś tam zakończyła się cała współpraca, dlatego że polubiła jakiegoś tweeta. Potem Borek mówił, że w sumie to nie chciał, żeby matka byłego wspólnika prowadziła księgowość. No i trochę to tak zawił ten temat, gdzie no jest. Trochę istotna ta różnica opinii, pomiędzy źle potraktowaliśmy kogoś, a mieliśmy logiczny argument, żeby się wycofać ze współpracy. To jak to z tej perspektywy? Chronologia się nie zgadza, okay. bo do tego zwolnienia doszło wtedy, gdy dostałem ofertę, czy zostałem poproszony, żeby jeszcze 11 miesięcy pracować, więc ta chronologia się totalnie nie zgadza. A myślę, że zamknąłem ten temat wykrywaczem kłamstw. To no znaczy, dałem sobie zadać pytanie, czy wszystko, co powiedziałem w tym filmiku, jest prawdą, i powiedziałem, że tak. I wykrywacz potwierdził, że, że, że nie kłamie, więc e, e, nie wiem, co... No tak. to z tymi wykrywaczami... Przez palce chyba, tak, tak? tak? no mimo wszystko. To idźcie sobie tam kiedyś i nawet dla testu zbadajcie się sami. Mm. E, dla mnie to jest czarna magia. Nie wiem, jak to działa, ale chyba działa. No taki profesjonalnie zrobiony, tylko to, to chyba ileś godzin w ogóle trwa, nie? To jest takie rozbudowane badanie. To no, jest no. rozbudowane badanie. To, to jest z wielu przyczyn nie do sfilmowania, poza tym, co było w tym... W tym filmie, że nie można tego rejestrować, nagrywać, że musi być jakaś tam intywność, no to dostajesz cztery pytania. Każdy między jednym a drugim pytaniem jest chyba 25 sekund przerwy i te pytania padają w różnej kolejności kilka razy. I cały czas te twoje reakcje są monitorowane. Jak rozmawiałem z tymi osobami, to oszukanie tego byłoby naprawdę trudne. To było jedyne pytanie. Gdzie było blisko wątpliwości, czy mówię prawdę, czy powiedziałem samą prawdę na, mm. na to pytanie. I Ja już odpowiadając, wiedziałem, że kurczę, maszyna może to wykryć, bo ja, jak to pytanie padało, to zaczynałem sobie wertować w głowie cały ten film sobie przypominać, aby na pewno tam nic nie skomyślałem i szukałem mm. na siłę, i potem patrzymy na, na wyniki, i ten facet mówi no gdyby tu to wahanie jeszcze dwie sekundy potrwało, no to weszłoby to w jakąś tam fazę, że już bym powiedział, że, że nie mamy pewności, że Pan jest wiarygodny, ale w momencie, gdy Pan odpowiedział, od razu tam te wszystkie, wszystko poszło w dół. Okay. E, więc widać było, że Pan się bardzo zastanawiał nad tym, tą odpowiedzią, mm -hmm. ale gdy Pan już, już udzielił, e, no to uznajemy ją za wiarygodną. No to ciekawe, a to nie jest tak, że właśnie takie rzeczy jak na przykład szczególnie właśnie, jeżeli wiesz, że ta odpowiedź będzie później publikowana gdzieś, tak, albo masz sytuację, wiesz, mąż, żona, to chyba często na wykrywaczu kłamstw, że tam żona prosi, żeby sprawdzić męża, czy zdradzał, czy nie zdradzał, jak rozmawiałem z gościem od wykrywacza, to mówił, że to jest 80% klientów ogólnie, zdrady małżeństwa. I uciekają w ogóle na parkingu przed No, różne dziwne rzeczy się tam dzieją, tak. tak. Natomiast wiesz, że później, znaczy od tego, co wskaże maszyna i od tego, jak zinterpretuje te wyniki Jakiś gość, który no, twierdzi, że jest kompetentny, no ale nie wiesz, czy jest kompetentny, zależy no, cał, całkiem sporo może zależeć. Nie, bo jak ziomek powie, tak zdradzał, pomimo, że ty wiesz, że nie zdradziłeś, no to jest przypał i to może rozwiązać małżeństwo. To czy sam stres wynikający z lęku przed konsekwencjami, przed błędem, przed tym, nie jest tak, że on może zostać mylnie odczytany przez nie, taką osobę? Nie, mm -hmm. bo znasz pytania wcześniej, to jest zasada, że musisz je znać, musisz się na nie zgodzić. Eee, I. Dostajesz też te pytania mm, krytyczne, na które masz skłamać i one są dla ciebie niekomfortowe. Musisz się tam jeden na jeden przyznać temu facetowi do jakiejś tam wstydliwej rzeczy, o którą jesteś pytany. Bo generalnie jest to przemyślane. Nie wiem, jak, jeszcze raz powiem, ale to działa. I mm? e, się, e, nie się e, nie tyle, jak to działa, tylko co miał w głowie ten gościu, co to wymyślił w ogóle, mm. jak przyszło do głowy, że można coś takiego skonsolidować Ale ten materiał był tak, w sumie, no bo okej, okay, tam jest ogólna mowa o samym wykrywaczu, ale to bardzo w mocnym uderzeniu było do tego materiału GOATS, gdzie wiadomo, gdzieś na przestrzeni można było też znaleźć inne materiały z wykrywaczami, bo ten motyw się przewijał przez YouTube'a. I czemu akurat? A no to miałem się odnosić do jakiegoś archiwum przed pięciu Nie, lat? tylko, jak... że poruszając jest, pewien Jest problem... film na karcie na czasie, milion wyświetleń ludzie piszą jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego, jeszcze tego... No i przecież widać, że to by szło w tym kierunku, że za chwilę wszyscy będą przy tymi kamerami odpowiadali na jakieś lipne pytania i udawali, że to jest wykrywacz kłamstw, a ludzie by e, oglądali, jak e, wiesz, jak szurnięci, żeby tylko zobaczyć, czy ktoś się wsypie, czy nie, nie wsypie. E, no to wtedy, e, no my akurat wystartowaliśmy, to było na czasie, wtedy, no to mówimy, dobra, trzeba odkłamać tę historię. Zwłaszcza, że mnie e, osobiście to e, tak trochę zabolało, że ja chciałem, żeby w naszym programie wieczornym w godzinie zero był wykrywacz kłamstw. I gadam z tymi facetami z tego wykrywacza. No ale jak, no musimy to zrobić? Nie? oni mówią, nie da się, ale jak to się nie da? No nie, to nie wyjdzie po prostu. Ja mówię, kurczę, taki mieliśmy fajny pomysł, mamy na to sponsora w ogóle, wszystko, mm. wszystko się zgadza i nie możemy tego zrobić. A potem wchodzisz w internet i patrzysz, że zrobili to na takim wypierdzie, Ta. że w ogóle to jest nic w porównaniu z tym, co ty chciałeś. moglibyście zrobić to wcześniej i potem tylko przeczytać wyniki? Na konferencji fame, którą ja tam prowadziłem raz, było tak, że Ziomek właśnie był oskarżany też swoją drogą o współpracę z PiSem, że wziął od nich pieniądze, <noise> tylko on nagrał taki bardzo przerysowany materiał o energetyce, że PiS super, tak, robi dobre rzeczy. Gdzie wcześniej miał taki głupkowaty konto TikToker, tak? tak TikToker, tak, tak, tak. Filip Zabielski, tak. I on poszedł też na badania wariografem, i było uroczyste otworzenie zaplombowanej koperty z wynikami, czytanie wyników, to też fajnie, jak wyszło, nie? Wiadomo, to nie to samo, co masz przypiętego, widzisz, jak ta wskazówka tam rysuje. Jest to ciekawe, szczególnie jeżeli mówi, że twoim zdaniem to działa. Tak. Robić takie badanie dzień przed programem i potem na programie czytać wyniki, a gość może na przykład też nie znać wyników, dowiadujecie się, wiesz, chcemy, na żywo. Generalnie my chcemy to robić, e, tylko problem jest trochę e, z tym, że musimy kogoś namówić na to, żeby pojechał na 2,5-3 godziny e, i zrobił sobie to badanie i Dostanie raptem cztery pytania. Nie każdy chce, nie każdy ma czas. Nie zawsze to pasuje do koncepcji. Na pewno ten pomysł wróci właśnie w formie odczytywania wyników, tylko wróci we właściwym momencie. I, Aby, ja, no mogę jeszcze jedną rzecz. No. Bo chciałem też wyczerpać troszkę te tematy związane z jakimiś kontrowersjami związanymi z kanałem Zero. I to też jest ciekawe. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jestem taki kontrowersyjny. No i tam już nie, nie, nie udawać, że nie wiedziałeś, wiesz, przy takich zasięgach to wiadomo. Natomiast też trafiłem na ciekawy wątek na Twitterze odnośnie sponsoringu firmy Bukmacherskiej, a materiałami naukowymi na kanale Zero. I tutaj było uderzenie m.in. w materiały Tomasza Rożka. No i teraz jest takie pytanie, bo mówiłeś o tym, że dajesz dużą przestrzeń swoim ludziom, z którymi współpracujesz. Że, że nie ogranicza się ich co do treści, tego, co robią i tak dalej. No i teraz właśnie takie pytanie, no bo ostatnio przedtem y, Tomasz Rożek nagrał materiał o szkodliwości pornografii. I on się pojawił też na jego kanale i, i też właśnie na kanale... Znaczy są inne materiały. Znaczy tak, ale o to mi chodzi, Tematy że tę te, 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 tematykę tak. poruszył, tak. I czy na przykład, gdyby chciał nagrać taki materiał o hazardzie albo bukmacherce jej szkodliwości, czy blokowałbyś to lub blokowałaby to umowa sponsorska, czy nie? Nie, niech nagrywa. Ale mógłby to nagrać bez jakichś konsekwencji związanych z umową, którą macie z tą firmą? Co? Musiałaby to ta firma przełknąć. Jakby wolność twórcy jest dla mnie ważniejsza. A niż... jest tak, to to jakby trochę też jakby mocno jakby o szczegóły pytam, ale macie faktycznie w umowie zapisy, które gwarantują wam tą wolność słowa i waszym prowadzącym, że tak mogą to nie, zrobić po prostu, i firma, jeśli... nie, firma nie ma prawa do roszczeń? Po prostu jeśli jakaś firma uzna, że nie chce z nami współpracować, to trudno znajdzie się inna, która będzie chciała współpracować. Hmm. Bo to, no bo jakby rozumiesz, że... Co in, bo inaczej. Element bookmacherki zawsze się przewijał, czy to na kanale sportowym, czy wokół twojej osoby, czy, czy właśnie teraz na kanale zesporu. W sporcie, wszędzie, w tak, sporcie. No. no też, ale mówię w takiej przestrzeni internetowej, więc jeżeli o Ciebie chodzisz, nagle pojawiła się kolejna grafika ze stanowskim reklamującym jakąś tam firmę, no to dla nikogo to nie było zaskoczenie. I to, to, to jakby nie było tu żadnej kontrowersji. Natomiast bardziej była w kontekście innych osób, które też tworzą tam materiały, niekoniecznie mają taki wizerunek, lub właśnie ale tworzą inne treści. Jeśli e, pewne reklamy są dla nich dyskomfortem, to tych reklam nie ma wtedy. Wyświetlanych przy ich materiałach. Każdy z twórców mówił nam, jeśli czegoś sobie nie życzy absolutnie i jesteśmy z tym okej. Okay. Wtedy rozkładając te świadczenia, w ze sponsorami, mówimy: tu możemy, ale tu nie możemy. I tutaj też tak było? Że na przykład przy kontencie naukowym Wydaje raczej się, nie będziemy że reklamować. Bochę jest wyłącznie przy moich materiałach. W okay. No właśnie to bo się może ja czułem, zmienić, że bo rozmawiamy może. z jeszcze jednym, natomiast też wiemy, gdzie możemy, a gdzie nie możemy. Bo tak czułem, że taką furtkę dasz, że no to tam nie wyświetlimy tego baneru. No to jest no. ciekawe, no bo teoretycznie to jest konflikt interesów, tak? To znaczy no, mieliśmy, ma, mieliśmy ten case e, z XTB i z Rafałem Zaorskim, e, gdzie oni są w stanie mm -hmm. wojny e, jakiejś tam mniej lub bardziej z, teraz zażartej, no ale powiedzmy kiedyś mają jakąś przeszłość za sobą, gdzie, gdzie się naparzali. No to wiadomo, że nie będzie reklam tej firmy przy materiałach Rafała, e, a będzie gdzie indziej. Wszystko. To jest ciekawe, ta taka autonomia tych twórców, którą udaje ci się budować, bo często ludzie. Postrzegają kanał YouTube jako jedność. Nie ale to też. No, ale jakby... to dlatego też, że zwykle kanały YouTube są skupione wokół jednej jednego, osoby, czy duetu tak. jakiegoś, i wtedy jest inaczej. Jak tu masz kilka osób, to możesz tym rotować wtedy i różne wizerunki no, no. Tak, ale chciałem to podbić, bo, bo gdzieś tam też się to na Twitterze kręciło, to mówię akurat można zapytać, jeszcze jedną rzecz wysycę w takim razie. Zadawaj te kontrowersje do końca. Tak, odnośnie materiału o wiśniewskim. Bo tam też widziałem, że na początku, jak oglądałem ten materiał teraz po premierze. To były bardzo pozytywne opinie i takie dużo osób na zasadzie, no, skrzywdzony przez system ten i po jego stronie byli ludzie. Ale im dłużej czas mijał i pojawiały się inne komentarze, to już jak potem sprawdzałem, to było tak, że ej, widzę sporo nieścisłości w tym materiale, ej, moim zdaniem to nie jest takie zero-jedynkowe, widzę tutaj pewne, e, pewne błędy. Też ty mi podsyłałeś materiał prawnika, który na części pierwsze rozkładał całą tę sprawę i ze swojej perspektywy oceniał. I że... I też to, co mnie na przykład uderzyło w tym materiale, nie wchodząc jakby w szczegóły samej sprawy, to to, że dziennikarz, który to przedstawiał, z jednej strony budował taką narrację, że jestem, ja tylko przedstawiam wam informacje, jestem obiektywny i tak dalej i, i pokazuję wam, jak to wygląda, ty nawet zarzucałeś sami ocencie, a jednocześnie czuć było w tym materiale pewne takie zabiegi, które nakierowywały widza na zasadzie Wiśniewski jest niewinny. Czyli wiesz jakieś pokazywanie jak on przegląda sobie tam czy rozmawia z dziećmi, wiesz jakaś tam smutna muzyczka, tu gdzie trzeba i że czuć było o, intencje... o prokuratorze sfrustrowanym tym, że za mało zarabia, więc musi dawać Wiśniewskiemu. I, I czuć było Trochę takie było stronniczych rzeczy, nie? Nie był to moim zdaniem super materiał, nie był też bardzo zły, był po prostu średni. Jeśli chodzi o o to w którą stronę gdzieś była sympatia autora, no dało się wyczuć, dało się że wyciec. autor wierzy Michałowi. Tak. E, czy to coś złego, że autor wierzy Michałowi? Nie, nie gdyby nie budował narracji, że on jest bez... Być może, znaczy wiesz co, on był bezstronny, chyba tu się trochę nie zrozumieliśmy. On był bezstronny o tyle, że on po prostu wcześniej nie znał Michała Wiśniewskiego, nie miał nic wspólnego z tą sprawą. E, a ja jako, że słabo, bo słabo, ale trochę Michała znałem, powiedziałem, Weź, ty się zajmij, ty przeglądaj te wszystkie rzeczy. I on z stay... tej, I, i tutaj możemy mówić, że on z perspektywy osoby bezstronnej zabrał się za to. Minęły 2-3 tygodnie, przyszedł do mnie i mówi: Słuchaj, Krzysiek, to jest totalny jakiś kit. Ja uważam, że on jest niewinny. I w tym momencie trochę przestał być bezstronny, jak się wczytał w to wszystko mhm. i stworzył taki, ani inny materiał. Mówię, ani wybitny, ani zły, po prostu średni. Myślę, że jak. Opakowaliśmy to jeszcze tym dużym wywiadem z Michałem, to już ta wiedza na ten temat była w miarę. Pełna. Tylko ciekawe, że ludzie tam też pisali komentarze, że ten wywiad z nim tutaj ty przeprowadziłeś. Ludzie był zawsze piszą nim... jakieś komentarze. Znaczy, no dobrze, za dużo ale... Za chyba czytasz tylko komentarze. Nie, nie, nie. Jest... Na tym się opiera nasza robota, że bierzemy komentarze okay. i mówimy ale... na podcaście: ej, zobacz, ludzie o tym gadają, no to my też pogadajmy. Nie? <gadanie> tak, ale to też fajnie pokazuje trochę inne opinie niż nawet moje własne podejście przy większej skali. Zakładając, że nie jest to jakoś sterowane hmm. od góry, jak może być na przykład w przypadku polityki, I dlatego się do tego odwołuję, że że akurat w tym, tym wypadku też miałem takie uczucie, że twoja rozmowa z nim była ciekawsza, czy, czy więcej wnosząca do tego wszystkiego niż ten materiał. I, i też takie były komentarze odbiór ludzi, że, że w sumie tamten materiał, po tym jak przeprowadziłeś rozmowę z nim bezpośrednio, to w sumie tak trochę zbędny był. Że no to, taki, sobie, to był wstęp, nie? Czy zna, ale... znaczy, przyjmuję to jako komplement. No, chyba tak, tylko mówię, że, że były rzeczywiście takie opinie i no, chociaż tam były takie zdania, no jak trafiałem, że on tak zadałeś mu wprost, czy, czy, czy przeskrobał coś, czy nie. No i on tak się zaczyna w tym mieszać i takie TikToki też latały, nie. No to tak mówię, no ciekawy człowiek, nie? Pod kątem podejścia do tego i zagubienia jakiegoś takiego życiowego. A ty subiektywnie uważasz, że winny, bardziej czy nie? No niewinny? właśnie po tych dwóch materiałach. Tak jak ty no, go czujesz w ogóle? Po komentarzach. No, uważam, że nie winny. Uważam, że nie winny. Uważam, uważam, że, że nie winny. Na mój radar, taki na moje zmysły, uważam, że niewinny. Eee, cała ta historia. W ogóle przy, przy tego rodzaju zarzutach, tego typu wyrok. Dla mnie to się w ogóle nie trzyma kupy. Hmm. Gdyby skrócić tą historię do maksimum, no to okazuje się, że po prostu sąd uważa, że on był albo, no był, że to była klasa średnia w 2006 roku, tak? Ja zarabiałem więcej w 2006 roku. Nie sądzę, że naprawdę zarabiałem więcej w 2006 roku. Hmm. Uważam, że on był bardzo bogaty, a ja byłem średni. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Gdzieś nie udało mi się płynnie przebić w trakcie dyskusji o Freak Fighty, bo też w okolicach tego, jak wybuchła cała Pandora. Śmiało, to tutaj butelka można nalewać. W okolicach tego, jak wybuchała Pandora, ty miałeś taki moment trochę, jakby to nazwać, flirtu może z youtuberami, z tym środowiskiem. Głównie tutaj patrzę w stronę Move Federation, gdzie brałeś udział jako prowadzący. To był też jakby ten moment, gdzie nie, 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 niedawno wcześniej yy, zaczynałeś właśnie prowadzić program z człowiekiem wargą. Natomiast rzeczywiście po drugiej, chyba konferencji mów i po tej całej Pandorze, jednak troszeczkę odsunąłeś się od tego środowiska. Jakie ty masz patrzenie na to wszystko? Jak sobie patrzysz właśnie na YouTube'a, youtuberów, na te wszystkie afery, jak to u nas funkcjonuje, na te free so, Ludzie często nie doceniają takiego czysto ludzkiego czynnika. To znaczy, ja jestem w miarę. Albo nawet bardzo lojalną osobą wobec kumpli. I po prostu właścicielem mów jest mój kumpel. I gdy poprosił mnie, żebym poprowadził tę konferencję, to poprowadziłem i zrobiłem to za darmo. Eee, nawet nie mieliśmy rozmowy o pieniądzach. Bardziej on potem naciskał, żeby może to jakoś rozliczyć, ja mówię, dobra, daj spokój Wojtek, i jakby nie potrzebuję tego w żaden sposób. Hmm. Eee, jedyne, co uzyskałem przy pierwszym mów, to powiedziałem, daj zarobić moim chłopakom z KTS. Weszło, żeby tam mm, przy tym. Się trochę tam dorobili, ogrzali, no i to rzeczywiście się wydarzyło. Więc e, to była jedyna korzyść, taka finansowa, ale mówię nie dla mnie, tylko dla, dla zawodników. E, natomiast, tak, dru po drugiej konferencji e, to już widziałem, że to jest bez sensu, żebym ja tam był, że ja jestem po prostu obcym elementem i e, widzowie to widzieli, ja to widziałem, ja się tam nie czułem dobrze. Ale no było widać, że nie swoje się czujesz i że. Te kłótnie, elementy, że to, co jest dyskusja, jesteś strasznie I Ja potem od już tego. Wojtkowi potem powiedziałem: Wojtek, nie ma to żadnego sensu. Jakby to nie jest mój świat. to Na sam koniec ja dostanę jakimś rykoszetem za coś. Ktoś w moim towarzystwie powie coś, co potem będzie latać na TikTokach. Ja będę obok siedział, mordą świecił. Nie chcę po prostu tego dalej robić. Mm. I, I skończyliśmy. Znaczy inna sprawa, że cały mów się skończyło, ale e, wtedy jakby powiedzieliśmy sobie, że nie. E, i, I tyle. Jakby. Czy to był flirt ze środowiskiem youtuberów, czy tam tych freakfajtów? Nie, to był flirt, e, żeby to źle nie zażył z Wojtkiem. <grybujesz> e, I po prostu e, czysta chęć e, pomocy i, i tyle. A jak, jak patrzysz jakby na to, jak to się rozwija? W sensie, czy freakfajty są twoim zdaniem na przykład na tyle szkodliwe, że dobrze by było to uregulować prawnie? Albo wiesz, mówi się o tej ustawie o patostreamingu, że tam często dzieją się zachowania i są promowane, które są mocno za daleko. Jeżeli chodzi o to, na co powinniśmy sobie pozwalać w dyskursie publicznym, Zresztą sam mówi, że twoim zdaniem to, jakie teraz komentarze są pod twoimi rozmowami, to jest między innymi wina tego, że ludzie się do takich obrazków przyzwyczaili. Tak, ale to też jakby mogę z tym żyć, jakby no, jak ludzie tego oczekują, od sobie oczekują. Eee, ja uważam jedno, że e, jest grono osób, które uważają, że internet powinien być taką wyspą wyłączoną spod prawa i że to powinna być całkowita wolność dla twórcy i dla, dla widzów, stop cenzurze i tak dalej. Wiem, że to są chwytliwe hasła, ale ja się z tym nie zgadzam i myślę, że każdy, kto w pewnym momencie będzie miał dzieci w, w odpowiednim wieku, to też powie, że kurczę, to chyba nie powinno tak być. Uważam, że m, internet niczym się nie różni od telewizji linearnej, e, czy od radia, czy od jakiegokolwiek innego medium. I że jeśli wymagamy pewnych standardów od telewizji, od radia, od gazet e, i nie można w telewizji powiedzieć pewnych słów bez konsekwencji o godzinie 18.30 w TVP1, hmm. to tego samego powinniśmy e, oczekiwać od YouTube'a czy w ogóle od internetu. E, jeśli są treści, które są przeznaczone dla osób dorosłych, powinny być oznaczone jako treści dla osób dorosłych. To jest początek w ogóle całej. Rozmowy, jak to zrobimy, to możemy się zastanawiać, czy to wystarcza, czy nie, ale samo oznaczenie pewnych treści na plus 18 być może sprawiłoby, że twórcy by się zastanowili, czy opłaca nam się robić treści na plus 18, które nie generują takich zasięgów na YouTube, bo gdzieś są chowane przez algorytm, czy może lepiej pogadać z tymi osobami, z którymi nagrywamy, że tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, bo będą takie i takie kary. I wtedy nie ma tego oznaczenia plus 18, ale trzymamy się pewnych standardów. Mhm. No, mniej więcej na tej zasadzie działa telewizja. Dlaczego te internet miałby działać inaczej niż telewizja? Tylko dlatego, że telewizję włączasz pilotem, a internet włączasz e, na telefonie? No, mhm. To jest za mała różnica moim zdaniem. A myślisz, że to jest realne, żeby takie regulacje wprowadzić i żeby one działały i miały sens? Myślę, to jest bardzo realne. Zobacz, jak Łokik y, zrobił porządek y, ze światem influencerów i z, ze współpracami, tak? Mm. Więc jaki jest problem, żeby zrobić porządek z oznaczeniem plus 18 dla treści w internecie, które rzeczywiście są przeznaczone dla osób dorosłych? No dużo osób się obawia, czy to też nie będzie, wiesz, krok trochę w stronę cenzury tego internetu, nie? No jak zawsze. Jak, y A to nie jest cenzura. Jeśli oznaczasz treści y, jako... Treści dla osób dorosłych, to nie znaczy, że one są zakazane, to znaczy, że one są przeznaczone dla osób dorosłych. To nie jest cenzura. Tak, ale zmniejszasz im zaświęk. Dlaczego masz film i masz zarabianie na nich, nie? W jakiś sposób? Dlaczego film psy nie może lecieć o 18:00 w tvp 1 no bo no to jest, jakby jest tak, jest podzielone godzinowo, że od, od konkretnej godziny można takie treści tak, po, Dlaczego tak. jest kara, jak ktoś puścił za wcześnie film psy, jakiś tam... Ale czy to tak. realnie powoduje, że... No realnie powoduje, nie, nie, że, że nie nikt nie tego nie, nie puszcza o 20, tylko o 22. No tak. I tak, realnie jest, sprawia to, że 13-latek nie trafi pilotem na ten film. Losowo. Losowo. Um, no, ale dnia. to i tak jest trochę utopia, bo o ile załóżmy na YouTubie same konferencje, powiedzmy, fightowe, gdzie najwięcej tego młynu się dzieje, możesz wrzucić jako 18, załóżmy. No to i tak za chwilę wchodzisz na TikToka. TikTok, masz całe Insta że ta bardzo no dużo rzeczy leci. w to no tam nie być plus 18? No bo wydaje mi się, że to jest w takich ilościach produkowane i przez tyle osób udostępniane. No nie przez dużych twórców, tylko losowe osoby, które żliwa. wstawiają. Za trzem karę i pozostałych 300 się zastanowi. No tylko też pytanie, czy to jest realne. Dobrze. Żeby no ale teraz, zobacz, osoby, jakby, TikTok siedzi. bardzo często polega na tym, że twórca wrzuca Insta Stories. Insta Instagram na przykład nie ma możliwości oznaczyć czegoś plus 18. I droga takiego materiału, czyli na przykład na konferencji on się wypowie jakoś, ale później, przez to, że jest ta konferencja, ci ludzie są popularyzowani, to algorytm TikToka wyświetlać te treści. Chłop na stories wrzuca, a ty taki, śmaki, owaki, Możemy Wiesz. mnożyć przeszkody, no, ale państwo powinno do tego podejść, jak do realnego problemu i się zastanowić, jak to zrobić, żeby to było żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie wkurzyć wszystkich młodych ludzi w Polsce, ale żeby w pewien sposób to uregulować. Jeśli ty mówisz, że na Instagramie nie można dać plus 18, to nie wrzucać tego na Instagrama. No Jezu, i co, świat się zawali? Nie, ale zastanawiam się, czy to nie jest walka z wiatrakami, bo w przypadku telewizji, masz wiesz, iluś nadawców, masz konkretne podmioty, którym możesz dowalić karę. Hmm. W przypadku kiedy twórca w jakiś obelżywy sposób się wypowie na Insta Stories, to jakby czy, ale wiesz, nie co, co, co z robić? A nie uważasz, że jak sami organizatorzy e... Padną pod tą lupę i będą ściśle nadzorowani, czy można, czy nie można, to już oni sami się ograniczą, że oni będą mieć, woleli mieć materiały nieoznaczone plus 18, ale łagodniejsze. To ja uważam, że oni zrobią tak, że powiedzą, dobra, to na konferencji się tonujemy, ale po konferencji na swoich profilach jedziecie pełna... I nakręcamy sprzedaż innymi po prostu kanałami, bo tutaj już. Nie ale możemy. na konferencji się kontrolujemy i spokojnie może to jest za... pierwszy krok. Może mały, ale może potrzebny. Może tak. No właśnie pytanie co dalej, nie? To trochę tak jak rozmawiamy z, ale bo, no? bo my mówimy o rzucasz przykład flickfightów, ale musimy mówić w ogóle o całym internecie, o wszystkim co jest na YouTube. Czy są treści, które powinny być przeznaczone dla osób dorosłych i czy one powinny być oznaczone jako treści dla osób dorosłych? Tak, no YouTube próbuje to robić, tak? Ale mówimy o regulaminach YouTube'a. My nie jest... żyjemy w Polsce. Regulamin YouTube'a powinien być ciekawostką wobec polskiego prawa. Polskie prawo jest nadrzędne. I nie można powiedzieć, no ale jest już regulamin YouTube'a, to, to po co nam ustawa? Mhm. No nie, no regulamin YouTube'a to może się jutro zmienić, bo pan Steve czy pan Michael e, wyrzuci ten plik do kosza, a wstawi inny. Polskie prawo musi mieć swoje regulacje. Mhm. Okej, okay, czyli jesteś za regulowaniem generalnie, tylko rozsądnie po prostu. Rozsąd, rozsądnie, z umiarem, e, ale no trzeba po prostu prawo musi iść e, z duchem czasu i musi nadążać za technologią. Nie może być tak, że stworzyliśmy prawo w momencie, jak były dwie stacje telewizyjne i radio, które tam szmery były na ile ktoś coś przesuwałeś. I wtedy stworzyliśmy prawo, a teraz mamy internet i prawo nie nadąża za tym. Mm. Okej. Okay. Tutaj pomyślałem, że jeszcze zadam to pytanie, co no. mówiłem, że zadam. Zadaj. Zadam to pytanie na podmęczonego gościa, ale mam no to nadzieję, że... Zrobiłeś taki wstęp, że musi być naprawdę ostre. <laughs> nie wiem, czy jest ostre, ale mam nadzieję, że będzie wstępem do dyskusji troszkę o tym, o czym już rozmawialiśmy wcześniej i co, do, co ty mocno zahaczałeś. Czy gdybyś miał taką możliwość, to przeprowadziłbyś wywiad z Putinem? Oczywiście, że tak. Ale mamy tytuł. Uzasad rozwiń. <laughs> ale to nawet nie wiem, jak można y, rozkminiać to. To jest, jest zero-jedynkowe. Każdy dziennikarz, gdyby mógł, przeprowadziłby wywiad z Putinem. Tylko czym innym jest podstawić mu mikrofon, żeby gadał bzdury, a czym innym przeprowadzić wywiad. Czy chciałbym z nim przeprowadzić wywiad i spytać, dlaczego morduje osób, niewinne osoby i porywa dzieci? Chciałbym. Czy mógłbym to zrobić? Nie mógłbym. Czy ten wywiad miałby swój koniec szczęśliwy? Nie miałby. Albo zostałby przerwany, albo w ogóle moje życie zostałoby przerwane, cokolwiek. Mm. Nieważne, no nie da się tego zrobić. Ale gdy mnie pytasz, czy chciałbym zrobić wywiad, który mogłem zadać każde pytanie, jakie chcę i uzyskać na nie odpowiedź Putinowi, oczywiście, żebym chciał. Hmm? To znaczy, ciekawe, no bo wiadomo, ja... to uderzamy w ten motyw tego takera Carlsona. Tak? Czy chciałbym być takerem? Nie chciałbym być takerem. No bo tam u niego był. Za... W sumie, chociaż to też jest. Bo to, to właśnie wzbudziło taką dyskusję społeczną, bo jedni mówili, że. I oceniali go za to, jak przebiegał ten wywiad, ale jeszcze i nie oceniali go i krytykowali, zanim w ogóle doszło do tego wywiadu, mówiąc, że on już w tym momencie jest jego marionetką. Że w ogóle nie powinien z nim że rozmawiać. Że w ogóle nie powinien z nim rozmawiać. Mariana Faraż, w takim razie z nikim nie powinna rozmawiać, a ja jednak była dość uznaną w swojej branży osobą. Więc dla mnie to są bezsensowne, bezsensowne słowa, że nie można z kimś rozmawiać. Jeśli masz pomysł na wywiad, jesteś w stanie go dobrze przeprowadzić i zadać trafne pytania. Tak, takie wywiady powinny powstawać. Mnie bardziej zainteresowało to, co ostatnio w trzecim śniadaniu powiedział Łukasz Warzecha, bo tak na to nie patrzyłem i tu jeszcze sobie zdanie nie wyrobiłem. Czy sam fakt, że Tucker zrobił wywiad z Putinem nie jest i tak lepszy niż to, gdyby on go nie zrobił i gdybyśmy w ogóle Putina nie usłyszeli? Bo jednak ileś tam słów do nas dotarło, możemy je sobie analizować, możemy sobie się zastanowić, co on ma w głowie, w jaki sposób z nami pogrywa, co chce osiągnąć. Jest to jakiś materiał do analizy. Czy lepsze by było to, że w ogóle byśmy tego materiału nie mieli, czy nie? Nie wiem do końca, bo takie bycie podstawką pod mikrofon to nie jest coś, co ja popieram. Z drugiej strony, no jest e, e, takie pytanie o alternatywę lub jej brak. Co jest lepsze? Nie wiem do końca. Tu, tu się ciągle bije z myślami, ale jeśli można zrobić normalny z kimś wywiad, to trzeba robić. No dobra, ale to trochę też jest tak, że nie do końca zawsze Edward Miszak miał cela numer, program i natrzepał sto wywiadów z grubymi przestępcami i nie słyszałem wówczas, żeby ktoś mówił, ej, nie rozmawiaj z nimi. No bo to jest świeży trend. To jest świeży trend, jakby ja mam wrażenie, że trochę wywodzi się z cancel culture, która z zachodu do nas przychodzi, nie? Czyli, że jeżeli czyjeś poglądy, zachowania jest fe, są fe, my ich, wiesz, nie chcemy tutaj, to w ogóle nie powinniśmy promować takich osób, zapraszając je do wywiadów, nie? Gdzieś pojawia się coraz częściej taka narracja, szczególnie chyba u młodych ludzi. Nie wiem, jest takie... Taka myśl ogólna, że jak się przegrywa jakąś dyskusję, to jest ten argument ad hitlerum, prawda? Że wtedy, jak użyjesz Hitlera, to znaczy byłeś trochę bezradny, ale że to zawsze działa. No ale tak, no to jest taki dylemat. Czy pogadałbyś, nie wiem, w 41 z Hitlerem? Czy w 1943. I się go spytał, dlaczego pan jest takim wysynem i g**uje ludzi? On powiedział, wcale nie gazujcie ludzi, to nie jest prawda. Nie wiem, czy wam nie demonetyzuję Wybiegamy. teraz się tego <grym> odcinka. <grym> w każdym razie, co by się stało, gdybyś zrobił taki wywiad? Kto ktoś by powiedział, e że on zadał kłam i w pewien sposób e posłał nieprawdę w świat, ale może ty swoim pytaniem posłałeś prawdę w świat. Mhm. budziłeś wątpliwości. Twoje pytanie tak? ma większe mhm. znaczenie niż jego odpowiedź. E ma to sens. Profesor Matczak też miał kiedyś taki szeroki materiał z, z rozważaniami pod tytułem, czy adwokat powinien bronić pedofila. Ludzie często mówią nie no, zły człowiek, jak to w ogóle jest, że jeszcze państwo z urzędu daje mu obrońcę, gdzie przecież widać, że to jest wyrodnialec i zły człowiek i jak tak można, ale jednak no dążenie do tej prawdy, do jak najszerszego obrazu rzeczywistości chyba jest wartością samą w sobie po prostu, nie? To no, był ten e, serial Hunters, gdzie w ogóle na koniec dostajemy żyjącego Adolfa nie oglądają. Nie, nie, nie oglądają. Nie. Dość interesujące. 90-letni, ledwo stojący nad grobem. Adolf jest sądzony w Stanach Zjednoczonych i ma swojego adwokata. Serial jest taki trochę śmiesznawy, no ale powiedzmy, ta scena jest taka, nie widziałem wcześniej takiej nigdy w kinie, więc, mm. więc interesujące. Ale. Mm, te argumenty o tym, z kim można rozmawiać, a z kim nie rozmawiać, podnoszą głównie ludzie, którzy nie podnosili tych argumentów, gdy, gdy ich znajomi rozmawiali z, z różnymi osobami. Wtedy to było piękne dziennikarstwo, arystokracja dziennikarstwa. Dzisiaj nie można, bo nie, niewłaściwe osoby się za to zabierają. No tylko, że też jest tak, że mimo swoich intencji, nie zawsze ta rozmowa musi przebiec zgodnie po twojej myśli, i nawet jeżeli wchodzisz tam zadać Putinowi takie pytania, idąc tym przykładem. To wcale nie oznacza, że on cię nie ogra, że swoim doświadczeniem nie pokona i wtedy, mimo intencji początkowych, jakie miałeś, no, wybrzmiewa jego komunikat, który, który idzie w świat. Wtedy po prostu zrobiłeś zły wywiad. To no, tylko tak. zawodowe. No i wtedy. Ale czy to oznacza, że nikt ma nie próbować zrobić dobrego wywiadu? Otwarte pytanie, dlatego że chciałem podrzucić ten wątek, bo w sumie jak sam to rozkminiałem... No to ja dopytam jeszcze raz, już raz o to zapytałem w przypadku prezydenta Dudy, teraz zapytam, E, ponownie, gdyby mógł tu przyjść, Putin, to by z nim porozmawiał, czy nie? No tak samo, bo on powiedział, że nie, bo czułbym, że to jest człowiek, który Ale, by mnie ograł. Ja bym, ja bym był jego narzędziem. To, to gdybyś miał na pokładzie osobę, do której miałbyś przekonanie, że wszystko wie o Rosji, wszystko wie o Putinie i umie zadawać dobre pytania, to byś. E, I może tego, zadać by... jakie chce tak? bez konsekwencji. Chciałbyś tego wiadu? A to jest ważne, że może zadać jakie chce bez konsekwencji. No, tak. no, to, no, to, jest... no to tak. no, no. no, no nasi, Ja uważam, że. Znaczy, w moim świecie tak. Czyli rozumiemy że rozumiem, że myślimy tak samo. No tak, ale chciałem pod, podjąć ten temat. Plus w takim razie go rozwinąć o to, czy w takim razie są jakieś, jakieś osoby, ludzie, z którymi nie warto rozmawiać lub z którymi nie wyobrażasz sobie rozmowy albo żeby opublikować materiał na kanale Zero? Są na pewno osoby, z którymi ja nie miałbym przyjemności rozmawiać, i też nie miałbym poczucia, że jest to ważne, i nie miałbym poczucia, że. Hmm, będzie miało to jakikolwiek większy sens. No Ale kogoś pra... innego byś nie blokował, gdyby chciał taką rozmowę zrobić. Nie. Bo był taki przypadek, no przynajmniej odnośnie e, no ty, ro, rozmów, które wyprowadziliście i które pojawiły się też na kanale Zero i na przykład Maciej Orłoś stwierdził, że rozmowa z gościem, niezależnie od jej przebiegu, to legitymizowanie jego poglądów. Chyba no widziałeś ten zresztą komentarz, bo, bo odpowiadałeś. A czy ja w ogóle zdobył się jakimś tam sumieniem dziennikarstwa nagle? Yy, przeoczyłem ten moment, w którym nastąpiła taka drastyczna zmiana w jego życiu, że mógł sobie na to pozwolić. No tak, ale była, była też taka opinia i tu mi się też przypomniało odnośnie tego, że kiedyś miałeś propozycję, na przykład, znaczy propozycję, no pojawił się ten wątek jakiegoś konfliktu twojego z Mają Staśko yy, i żeby z nią się skonfrontować w ramach tam hate parku. I byłeś taki, że chyba nawet no, publicznie o tym mówiłeś, że, że nie chcesz takiego programu, nie, że, jej, ale potem że jej nie zaprosisz. Potem przegrałem zakład z całkiem, i, i było to, że ją musiałem zaprosić i ją zaprosiłem, ale ona wtedy nie chciała. Więc jakby to jedno. To jest ciekawe, bo dużo osób cię no to jest... właśnie z, z tego typu wywiadami, gdzie trochę paswisz się nad takimi osobami, jak trochę o kapeli sobie rozmawialiśmy, nie? Więc ktoś by powiedział, wiesz, idąc tym tropem, że Krzysztof Znanowski zawsze musi kogoś takiego mieć. Tu Jaś Kapela, tu Natalia Janoszek, tu Karoliner Derpiński. No nie muszą oni sami wpadają. To, to nie jest tak, że to jest mój plan. Znaczy, ja jestem najbardziej zadowolony z wywiadu nie, który ma tam e, 12 milionów z Najmanem, tylko z wywiadu, który ma e, 6 milionów z Draganem i z Szajką. To są wywiady, które mnie kręcą. Hmm. Mądrzy ludzie i uważam, że to jest misja też YouTube'a. Takich ludzi promować, im dawać zasięgi, e, im dawać rozgłos, fame. E, z Draganem, z Rożkiem, z Czajką, z Bartosiakiem i Zychowiczem. To są wszystko rozmowy, które otwierają oczy. I, I też robią zasięgi, co jakby fajnie, że tak, tak jest. Nie? Tak, tak, I wtedy czujesz satysfakcję z roboty. Dla mnie najfajniejsze w tym, odkąd się zacząłem zajmować YouTube'em, jest to, ile ja osób faktycznie poznałem. Nie tylko na czas wywiadu, że potem cześć, cześć i każdy poszedł swoją stronę, tylko ile osób faktycznie poznałem, które są intelektualnie ponad mną. I są inspirującymi osobami, i dzisiaj dalej mamy kontakt. No niektórzy pracują czy współpracują z kanałem Zero, albo przychodzą do kanału Zero. I to jest najfajniejsza część mojej roboty. Jak Tomek Rożek na przykład. Nie? Na przykład jak Tomek Rożek. No. No jak to Tomek Czajka, który też niedawno był. No. To jest ciekawe, bo nigdy nie... bym nie pomyślał, że gość, który programuje rakiety dla SpaceX, będzie, będę miał do niego numer telefonu i zadzwonię, i będziemy sobie gadać, tak? No. Jak nagle się zorientujesz w ogóle, z ilu miejsc? E, łapiesz różnych ludzi, jak, i, ilu znasz. Jak bym potrzebował, żeby e, nauczyć moje dziecko śpiewu, to mam kandydata. Mm -hmm. Jak to będę pro, potrzebował, żeby ktoś moje dziecko nauczył programowania, to mam kandydata. A jak Tomek Rożek do mnie przyszedł na wino i to moje dziecko się spytało, sześciolatek, dlaczego e, może jest niebieskie i też dostał fajną odpowiedź. Mm -hmm. Więc jakby zajebiste jest to, że e, Kręcisz się między osobami, które mają szerokie horyzonty i wiedzą dużo o świecie, i, i właśnie są z różnych światów. A to jest chyba najfajniejsze w robocie dziennikarskiej, szczególnie jak prowadzi człowieka. Czy nie wiesz, dlaczego nie, Może jest niebieskie, czy nie? Dlaczego morze? Tak. Czy nie? Woda w morzu jest niebieska. Nie mam pojęcia. Znaczy, no pewnie ma w sobie cząsteczki, które odbijają takie spektrum światła, dzięki czemu my ją postrzegamy jako niebieską. Okej. Okay. A nie? Po prostu to działa jak lustro, odbija niebo. A, w ten sposób. Okej, okay, ma sens. Woda, woda, woda jest, jest, jest przezroczysta. Tak, tak. Jak ta bierzesz do szklanki, to jest biała, a nie niebieska, nie? To prawda, ma to sens. Bo ja o, o niebie, jakby właśnie kiedyś pamiętam, że pani gdzieś tam na przyrodzie zapytaliśmy i ona mówi: No, bo są takie cząsteczki w atmosferze, a one odbijają no tak. tą marwę światła i w ogóle. To dobra odpowiedź. Fajnie, bo dużo osób Cię postrzega jednak przez te wywiady, wiesz. No bo one są Głubko, bo się najbardziej klikają, no tak, nie? to największe to Stanowski doby. cyniczny, tak, bierze sobie zawsze takich łebków do wyjaśnienia. Jest kilka gęb, które się mi przykleja, że cyniczny i tylko lubi się paswić nad ludźmi. Tak. Jakoś nad no, Rożkiem się nie paswiłem, czy nad Czajką, czy nad Draganem. Inna sprawa, że nie dałbym rady, bo są ode mnie dużo mądrzejsi. Ale nie miałem też takiego zamiaru ani przez moment, że Stanowski mm. nienawidzi kobiet albo coś. No jak można nienawidzić kobiet? No, można. Jest? Oj, można. No dobra, no, ja no i stera chyba czytasz ostatnio. Ja nie jestem z tych. No, e, nie wiem, no, tych ty, ty gęb <laughs> jest dużo. No. No ale jest coś takiego, że też sam mówiłeś, nie wiem, czy wielokrotnie, ale na pewno w tym swoim materiału słyszałem, że, no, że masz taką możliwość oceniania ludzi, bo no, jesteś hipokrytą tylko trochę mniejszym niż inni. Bo hipokrytą trochę jest każdy. Ja uważam, że jestem w małym stopniu. I to używałeś tego jako argument do tego, że w związku z tym możesz oceniać, czy nagrywać takie nie, mocniejsze materialnie. Nie z material. takiego argumentu. Musiałbyś cały kontekst mi przypomnieć i e, z czego moja odpowiedź wynikała. Bo to wyrywanie takich pojedynczych zdań, to ciężko się do tego nawet No trzeba się w to uderzyć, że czy to nie jest trochę. Taki wytrych twój na różne tego typu materiały, gdzie wjeżdżasz z taką, mocnym, mówię o tych mocniejszych materiałach, gdzie wjeżdżasz z jakąś opinią i ludzie mówią, a hipokryta, bo zrobił to, to, to i tamto i zaczynają się jakieś argumenty, a ty mówisz, no jestem hipokrytą, tylko mniejszym niż wy i dlatego sobie nagrywam taki film, mam to w dupie. No bo często tak już widzisz, że jak ktoś cię atakuje tak w ogóle bez sensu, to najlepiej mu przyznać lasy i wtedy on nie wie, co robić. Ja właśnie tak się zastanawiałem, czy ten wywiad tak nie będzie przebiegał, że na przykład powiemy, no bo ty jesteś hipokrytą, a ty powiesz, no jestem, i co? Nie, to właśnie, jestem w bardzo małym stopniu tak naprawdę. Ale ja tak przykładowo I... daję, nie, że, że taki styl rozmowy tak. prowadzenia, gdzie rzucasz komuś zarzut, a on mówi, no jestem, no i co? No i tak siedzisz i powiesz... Jak na tym memie, nie boi się pan, że ktoś się dowie? No właśnie, pan się dowiedział, no i co? Mhm. No, no właśnie. I co mi zrobisz? Nie? No. I tak się trochę no. zastanawiałem i okej, okay, ktoś powie, że to jest jakieś bucowate, tak? jakieś wyniosłe i w ogóle, ale z drugiej strony, no jak prowadzisz rozmowę, to masz takie no, co dalej w tej tak. rozmowie, no co masz dalej powiedzieć? To może kończąc już, a czego ty się spodziewałeś, jak tutaj przychodziłeś do nas, do podcastu dwóch youtuberów? Nie myślałem o tym zupełnie. Nie myślałeś o tym. Pomyślałem sobie tylko, że e, przez długi czas nie udzielałem w ogóle wywiadu, bo chciałem czekać na, ka na start e, kanału Zero. Udzieliłem pierwszy w kanale Zero. Teraz udzieliłem Tomkowi ćwiąkalę, powiedziałbym, dla, żeby to było dobrze zrozumiane, dla takich normalsów z mm -hmm. mojej bańki. Uznałem, że udzielę też dla młodszej publiki wywiadu, czyli Wam. Jutro mam dla wirtualnych mediów. Trochę inna branża i potem już... Trzeba wyhamować się, zająć, e, zająć business. No właśnie jak własnym. zobaczyłem te rozmowy u Tomka Ćwiękały, to tak się zastanawiałem: czy to jakiś ruszyłeś po wywiadach i gdzieś tam się załapaliśmy w jakimś szerszym, wiesz, planie reklamy kanału Zero i docierania do dalszej publiki, czy, czy to jakieś jest małe grono, które wybrałeś? No ale jak mówisz, to nie jest. Małe jakieś... grono, ale to też nie jest e, tak, że e, ja jakoś tam wybieram to grono, że mówię: o, tu Ci mają zasięgi, to przyjdę. Po prostu e, kiedyś wszedłem do Twojego programu. Ty przyszedłeś do mojego, jakby uważam, że jak ktoś kiedyś przyszedł do ciebie, to wypada też, przyjść do niego. Po prostu to jest elementarna kultura, tak? Więc jeśli zdarzy się tak, że zgłosi się do mnie ktoś, kto był u mnie w jakimś programie i poprosi o rewizytę za tydzień, no to pewnie też się zgodzę. Natomiast generalnie nie chcę mi się już udzielać w najbliższym czasie więcej wywiadów, bo ja po prostu w kółko jestem pytany o to samo i ja w kółku odpowiadam to samo, no bo nie wymyślę innych odpowiedzi na te same pytania, jeśli nie chcę kłamać. Znaczy no, ja, nie no, gdybym... ja, ja trochę wywiadu z oglądałem, cię, czasami miałem déjà vu właśnie przy no, niektórych no, tych, no, nie? To tak, no tak. nie to siłą rzeczy. Nie no. wymyślę nowych odpowiedzi na te same pytania, bo musiałbym zmyślać. Hmm. E, e, ja wiem, że są osoby, na przykład e, mm, Krzysztof Ibisz, On e, bardzo się przygotowuje do wywiadów, i na każdy wywiad musi mieć jakiś, wiesz, taki punch, jakąś Anekdotkę, historię, anegdotę. Tak. I on jak tego nie ma przygotowanego, to nie przyjdzie po prostu. Bo on wie, on bardzo dba o swój wizerunek. Perfekcjonista. I dba o to, żeby dla każdego widza nowego, którego pierwszy raz widzi, mieć coś nowego. Więc spoko, bardzo to szanuję. Po prostu nie mam na to czasu. I mm. niestety muszę opowiadać te same historie w związku z tymi samymi pytaniami. A masz czas w ogóle na cokolwiek poza pracą aktualnie? No ostatnio mam właśnie bardzo mało czasu i trochę się w tym mhm. zatraciłem, ale wiem też, że to jest taki etap. Powoli to się będzie już racjonalizować troszeczkę. Bo jednak moment, gdy o 17 usnąłem na kanapie i zacząłem chrapać przy wszystkich, to mhm. znaczyło, że gdzieś tam no jest bo grubo. Angażujesz się w to, tak? jakby ta rozmowa z czarkiem nagle tam krzesło bierzesz, wiesz, wchodzisz na ten wywiad. To oczywiście to jest jakiś element show, tak? Ale mhm. No Mimo wszystko no, oznacza to, że bierzesz udział w tych programach albo przynajmniej co ważniejszych i czuwasz na Widać no, też na Twitterze, piszesz no, o tak, tym, że no, żyjesz tym, jesteś w tym cały czas aktywnie głową 24 na 7. Nie? Znaczy nawet jak ja staram się nie żyć, to mój mózg e, inaczej funkcjonuje. Kiedyś nie miałem problemu, żeby pospać do 9, 10, a teraz tak 6:50, to już oczy mi się otwierają. Próbuję gdzieś to jeszcze dospać, ale rzadko kiedy wychodzi. Hmm. E, więc e, rytm dnia mi się znacząco zmienił. Jeżeli czujesz, że to jest za prywatne, to powiedz, ale jak na przykład twoja rodzina, ona cię w tym wspiera? No bo myślę, że to też może się jakoś trochę na nich odbijać, że ty jesteś cały czas głową w pracy, nie? To jest trudne na pewno do pogodzenia. Tak, tylko, że mówimy póki co o takim etapie dwumiesięcznym, półtora miesiąca, coś takiego. Hmm? E... A to nie jest tak, że to trwa tam od, od, od września, października, jak już zaczynałeś te przygotowania nie. do kanału zero? Nie, 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 nie. To się tak naprawdę zaczęło na maksa... E... W styczniu, nawet trochę później, bo jeszcze na przełomie grudnia i stycznia poleciliśmy sobie wszyscy do Miami, tak, mm. Jakby, e, dla mnie to było fajne łączenie pracy z e, związkiem rodzinnym. No, bo od razu powiedziałem, dobra, to ten film od rypińskiej to się on dobrze obejrzy. To mówię do dzieci: nigdy nie, nie lecieliście biznes klasą, to sobie weźmiemy biznes klasę do mm. Miami. Specjalnie sobie walniemy jeszcze przesiadkę, żeby oni, żeby mieli frajdę, bo mm. z Polski jest bezpośredni lot do Miami, ale ta biznes klasa to nie jest do końca biznes klasa. Nie rozkładają się łóżka na full. Okay. Więc mówię, hmm. dobra, polecimy sobie przez Londyn, to sobie rozłożycie łóżka, więc byli zachwyceni. No, kosztowało to trochę pieniędzy, ale wiedziałem, że to sobie odbije, więc po powrocie dopiero tam, nie wiem, wróciliśmy chyba 6-7 stycznia. Eee, wtedy zaczął się taki etap gonitwy. Hmm. Jak długo myślisz, że ona jeszcze potrwa? Czy to już końcówka takiego speedrunu i zacznie się zacząć? Końcówka, zaraz. bo zaczął się, zaczęła się kształtować ramówka i pewne procesy zostały wypracowane, e, czy z operatorami, czy z osobami, które są odpowiedzialne za pewne rzeczy. Więc teraz już jest tak, że gdybym bardzo chciał, gdybym bardzo chciał, to, to mógłbym przez pewnie trzy dni nie przyjść do pracy e, i wszystko to by się potoczyło mniej więcej ok. Wciąż jest etap, że lepiej jak przyjdę. Ale będzie też pewnie taki etap, że lepiej jak nie przyjdę, mm -hmm. bo to nam się nie dotykał do niczego już. Okej, okay, to takie w sumie na koniec, tak? Już mm. mogę jeszcze zadać jedno pytanie, które no w sumie też tu trochę krążyło, czyli czy zamierzasz nagrywać albo myślisz o tym, o materiale odnośnie Kingi Rusin? Bo macie jakąś tam przepychankę medialną w tym momencie, no i ludzie od razu podrzucali ci materiały w komentarzach i ciekawostki na jej temat, jakieś tam firmy, którą tam się z jakąś spółniczą by jakiś, nie wiem, taki reważyzm jakiś tam wie, że. Ktoś się z tą nie zgadza, więc i*** go e, film Ludzie to mi... lubią w internecie. No może to lubią, nie, chcę mi się, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się ta kobieta na tyle interesująca, żeby o niej nagrywać film. Znaczy, no, kojarzę go, go przepraszam, kojarzę ją, że e, była, nie wiem, czy to w jakimś tańcu z gwiazdami, czy że lata po tych wyspach i robi sobie zdjęcia w kostiumie, ale nie interesuje mnie to na tyle, żeby miał poświęcać swój prywatny czas, czy też zawodowy czas i e, gdzieś tam rozkminiał, czy tam no bo wiadomo, no ludzie podkradła podbijają emocje. Podkradła recepturę kremu, czy nie podkradła, szczerze mówiąc, w dupie to. No. <laughs> ludzie podbijają emocje na zasadzie, że jak widzą kolejne tweety jakieś odpowiedzi. Myślę, i ten, że no, on ona ma... bardzo chce, żeby te emocje były podbijane i żeby to tak w kółko się kręciło, ale e... nie moja bajka. Nie się to. Okay. Dobra. No to tyle. Dziękujemy tyle. bardzo serdecznie za rozmowę w takim razie. Bardzo dwie i 2,5 godziny. Mamy nadzieję. Okay. No, dzięki, no, poszło. No. Tak, myślę, że tu mamy cały czas tam patrzeć mniej tak, więcej na bieżąco, tego. tak. Ale ja mam też rolę, jak widzisz, pilota, że ja tu cały czas kamery zmieniam, klikam, patrzę to, więc tak. Czy to jest montaż na bieżąco? Tak. To jest tak, tu my, to, to już nie, jest zmontowane. Tak. My mamy reżyserkę od razu, tak. Oczywiście. No. Wszystko jest kompaktowo, wiesz, ten i sobie na spokojnie działamy. Jedna jeszcze. osoba jeszcze, o kurczę, to ile my przypalamy my To optymalizacja kasy. kosztów, jesteśmy operatorami, reżyserami, odry, tak, research, wszystko naraz. No bo w podcaście mówmy się, obraz jest dodatkiem, nie? Dlatego nie ma też co przekombinowywać tej kwestii na jakieś tam, Nieprawda, nie ja bardzo się starałem, że jak kończyłeś zadawać pytanie, to dwie sekundy przed końcem już przerzucałem na Krzyśka kamerę. Żeby było dla, końcówka końcówkę reakcji dobra. na pytanie. No bardzo dobra. ważna Tak minione, proszę. nie umniejszać. No dobrze, przepraszam. No, bawimy się. Nie, myślę, myślę że fajnie. Myślę, że fajna piguła wiedzy dla widzów. Mm, u nas, no, widziałem, Community bardzo było takie zainteresowane, żywo. Jak, hmm. jak powiedzieć. No, bo mogły się te wyniki teraz generujesz, no, utąkać pionkały. Na tle jego kanału tam, nie wiem, 16 godzin 130 tysięcy wyświetleń było. Więc jak na jego kanał to są bardzo dobre wyniki. Więc, no, jesteś teraz. A to w ile masz w skali miesiąca? Ech, wyświetleń? Z podcastu 3 miliony? Okay. po trzech baniek. No. My bardziej per odcinek liczymy. Okay. że... Jak mamy ile? Dwie, między 200 a 300 na odcinek generujemy. No. Tak, ale z tego to to... YouTube, a. tam plus Spotify, itd tak. Tak, natomiast podstawą trochę. programu było to, ja to od początku naciskałem, że nie wywiady z gośćmi, tylko nasz duet, nie i rozmowa. Bo jak hmm. widziałem, jak jest z umowianiem się z ludźmi, wiesz, dogrywaniem terminów, to mówię, będzie ciężko z regularnością. Więc musimy my stworzyć bazę, a wywiady są dodatkowo, jak się uda dograć termin ktoś będzie chętny. Hmm. Bo tak to by było ciężko. I dlatego wiesz, no 3 miliony pewnie jakbyśmy regularnie wrzucali odcinki z gośćmi, to by dobijało to dużo chyba więcej. chyba w październik, listopad, jak zrobiliśmy trochę, trochę więcej tych materiałów, no to tam pod 4 dobiliśmy, no. mam wrażenie. Ale, ale gdybyśmy regularnie wrzucali nie wiem, w tygodniu jeszcze jeden wywiad z kimś, no to wiadomo, nie. większy średnim. Zróbcie. No, staramy się. Umawianie gości jest najbardziej. Ale nienawidzę. No, no to, nienawidzę gości. to, no to właśnie starne. o to chodzi. I że my teraz też mieliśmy ileś wywiadów poumawianych, i tutaj wiesz, ktoś się wycofał, ktoś miał być, ale nie może. Tutaj zmiana terminu, tu ten i dosłownie wszystko teraz. No ja z sezonów nie, robiłem teraz jeszcze na więc więc... Kółko, jak musisz zgrać terminy z Ramówką, i nie wiem, umawiał się teraz z Michałem Probieżem. Ja mówi, to może wtorek. Ja mówię, że wtorek jest generał Andrzejczak, eee, to nie mogę akurat mm -hmm. we wtorek. Mówi, dobra, dobra, to będę się zastanawiał, to może tam coś wymyślę. Potem dzwoni czwartek, no ale ktoś na czwartek już za innego gościa wrzucił. Cały czas próbujesz to posklejać i czasami jest ciężko. Jest młyn. Hmm. Jeszcze my tam, powiedzmy, jak zawsze możemy jakiegoś youtubera sobie znać, no to nie są często szczególnie zajęci ludzie, tak? Jeżeli hmm. chodzi o dostępność godzinową, no u was ci goście są trochę innego kalibru, jeżeli hmm. chodzi o wolny czas, nie? Więc granie się No ale i tak nawet z tymi wolnymi ludźmi nie tak łatwo to dograć. I mieliśmy kilka jest, osób, no, gdzie to prawda. się wszystko przesunęło, a teraz ty wylatujesz zaraz w podróż po Azji, tak. Więc wszystko jeszcze upychamy przed wylotem, hmm. nie? Na ile się tam. Mniej więcej. No. Ale to tym bardziej cieszę się, że udało się zgrać. Krzysztof Stanowski, bardzo dziękuję dziękujemy bardzo. Dziękuję dziękuję za oglądanie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. I trzymajcie się cieplutko. Pa pa!